Dzień dobry. Część z Państwa zapewne pamięta mnie z wczoraj, ale pozwolę sobie jeszcze raz się przedstawić. Nazywam się Kamil Frejlich, jestem pracownikiem działu edukacji Muzeum Łazienki Królewskie i mam przyjemność poprowadzić również drugi dzień seminarium Wierzymy, że dajemy czyn o Aleksandrze Piłsudskiej i innych kobietach polskiego międzywojnia. Współorganizatorami wydarzenia są Muzeum Łazienki Królewskie i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Jest ono finansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu wieloletniego Niepodległa. Serdecznie witam zarówno publiczność zgromadzoną na miejscu, tym razem w gościnnych murach nowego budynku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, jak i osoby oglądające transmisję na Facebooku. Na początek poproszę o zabranie głosu i otwarcie obrad pana Roberta Andrzejczyka, dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego. Dzień dobry Państwu. Chciałem Państwa powitać na drugim dniu seminarium poświęconemu Aleksandrze Piłsudskiej. Jest nam niezmiernie miło, że jesteśmy jednym z współorganizatorów tego wydarzenia. Aleksandra Piłsudska jest dla nas bardzo ważna, chociażby z tego powodu, że nie byłoby nas tutaj, gdyby nie Aleksandra Piłsudska, bo równo 100 lat temu Aleksandra, wtedy jeszcze nie Piłsudska, zakupiła działkę w Sulejówku, na której stał budynek drewniany, typowy Świdermajer, który obecnie jest nazywany drewniakiem, a obok niego powstał później dworek Milusin, dom rodzinny, jak to było często przez nią samą podkreślane, dom rodzinny Piłsudskich. Szanowni Państwo, Aleksandra Piłsudska to taki wzór do naśladowania, można powiedzieć. Młodsze pokolenie by powiedziało, że superbohaterka. Superbohaterka z ogromnymi zasługami na polu walki o niepodległość i na polu pracy społecznej. My tutaj w muzeum, biorąc ją jako przykład, staramy się pokazywać rolę kobiet w walce o niepodległość i w pracy społecznej zarówno przed odzyskaniem niepodległości, jak i w czasie dwudziestolecia międzywojennego. To jest kolejny projekt, w którym pokazujemy Aleksandrę Piłsudską. Kilka tygodni temu w tym też budynku mieliśmy premierę spektaklu teatralnego poświęconego właśnie Aleksandrze Piłsudskiej pod tytułem Piłsudska Unmuted. I można powiedzieć, że te działania nasze mające na celu propagowanie osoby Aleksandry Piłsudskiej, ale nie tylko, również innych kobiet, które były zaangażowane w walkę o niepodległość i w pracę społeczną, będą w naszym muzeum rozwijane i kontynuowane. Szanowni Państwo, na koniec chciałem życzyć Państwu dobrych obrad. Dobrej również dyskusji na koniec tego seminarium. Pani Małgorzata Basaj zabierze również Państwa, tych, którzy są zgromadzeni w tym naszym nowym budynku, zabierze Państwa do enklawy historycznej, do ogrodu. Będziecie mieli również okazję zobaczyć dworek Milusin na ostatnim etapie rewitalizacji. I od razu z tego miejsca chciałem Państwa zaprosić do odwiedzenia dworku Milusin, gdy już go oddamy do zwiedzania, a to będzie już niedługo, bo 11 listopada. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Podczas dzisiejszego spotkania wysłuchamy trzech prelekcji, a później przyjdzie czas na pytania, zarówno zadawane tutaj przez publiczność zgromadzoną na miejscu, jak i w komentarzach na Facebooku, do czego już teraz zachęcam. Jako pierwsza głos zabierze pani Anna Kowalczyk, dziennikarka i blogerka, autorka książki Brakująca połowa dziejów, krótka historia kobiet na ziemiach polskich. Tytuł prelekcji brzmi Buntowniczki, bojownice, żołnierki, kobiety w walkach zbrojnych przed i po Aleksandrze Szczerbińskiej. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Jest mi tutaj szczególnie miło gościć, ponieważ kiedy jestem pytana notorycznie o to, którą z kilkuset
bohaterek mojej książki Brakująca połowa dziejów, która jest w największym skrócie rzecz ujmując historią Polski pisaną z perspektywy kobiet. Którą z tych bohaterek lubię najbardziej, czy cenię najbardziej? Mam oczywiście wielką trudność, żeby odpowiedzieć, ale moje czytelniczki i czytelnicy bardzo często wskazują właśnie Aleksandrę Szczerbińską. Jej życiorys, zwłaszcza ten z czasów, kiedy była jeszcze Olą Szczerbińską, a nie Aleksandrą Piłsudską. Wyjątkowo jakoś działa na wyobraźnię. No myślę, że każdy z Państwa, kto choć otarł się o ten życiorys, świetnie wie, że jest on mógłby być i już powoli zaczyna być kanwą naprawdę sensacyjnych scen, a może nawet właśnie filmów już poświęconych przede wszystkim jej, a nie tylko, czy nie głównie jej wielkiemu mężowi. Ja natomiast dzisiaj, ponieważ też dwie kolejne prelekcje będą dotyczyły samej bohaterki naszej dzisiejszej konferencji, chciałabym trochę nakreślić naprawdę w telegraficznym skrócie pewne tło historyczne dla działań no właśnie tych konspiracyjnych i zbrojnych Aleksandry Szczerbińskiej i opowiedzieć Państwu o dosłownie wybranych bohaterkach i wątkach z polskiej historii militarnej kobiet. Zatem zaczynając zupełnie od początku, czyli od pierwszych wzmianek w źródłach na temat zaangażowania kobiet na ziemiach polskich w coś, co nazwalibyśmy czynem zbrojnym czy walką wręcz, to znajdujemy je już u Galla. I on pisze o kobietach, które za czasów walk Bolesława Krzywoustego z Pomorzanami, tu cytat, zbierając poziomki po bezdrożach, odniosły nowe zwycięstwo, znalazłszy jednego rycerza pomorskiego, bo zabrały mu broń i z rękami związanymi z tyłu przyprowadziły go przed oblicze komesa i biskupa. Więc naprawdę znajdujemy te wzmianki dość wcześnie. Mamy też wiedzę na temat pierwszej, zresztą z sukcesem dowodzonej wyprawie wojennej poprowadzonej przez kobietę. Miało to miejsce w 1387 roku i królowa Jadwiga wyprawiła się na czele polskiego rycerstwa na Ruś Czerwoną, żeby odzyskać to terytorium dla Rzeczpospolitej po bezprawnym zajęciu go przez Węgrów. Coraz więcej wzmianek o kobietach chwytających za broń mamy z XVI-XVII wieku, z okresu najazdów tatarskich. Na przykład na Wołyniu wsławiła się Beata Dolska, która tak się rozzłościła próbą zdobycia zamku w Dubnie na Wołyniu podczas jej wesela, że sama chwyciła za broń i poprowadziła ludność na wały i strzelając celnie z armaty prosto w namiot Hana spowodowała dezorientację Tatarów i ich odwrót. Inną taką znaną też z nazwiska bohaterką, co prawda już dobre 100 lat później, była Anna Dorota Chrzanowska, przez wiele lat nazywana Zofią Chrzanowską, która z kolei na wieść o tym, że załoga zamku w Trębowli, której dowódcą był jej mąż, chce poddać zamek Turkom, miała zagrozić samobójstwem. W innych wersjach jest to groźba podpalenia prochu i wysadzenia tego zamku. I tym gestem dramatycznym zapobiegła kapitulacji. Zamku faktycznie nie poddano, a w kilka dni później już sam król Jan III Sobieski przybył z odsieczą. I na pamiątkę tego gestu właśnie Anny Doroty Chrzanowskiej w Trębowli do dziś stoi pomnik. To już jest drugi pomnik, ten pierwszy uległ zniszczeniu, ale do dziś można tam oglądać kobietę, która nożem mierzy w swoją pierś, a drugą ręką pokazuje na miasto. To właśnie słynna Anna Dorota Chrzanowska, której szantaż uchronił Trębowlę przed kapitulacją. Historycy i historyczki są zgodni, że tego typu gesty, czy tego typu zaangażowanie militarne kobiet oczywiście należało do wyjątków.
Nie muszę Państwu pewnie mówić, jak postrzegano rolę kobiety i że z pewnością nie była to, nie miała to być przede wszystkim rola wojowniczki i żołnierki, a jednak przede wszystkim żony, matki, opiekunki domowego ogniska. Mówiono, że kobieta jest powołana do dawania życia, a nie odbierania go, i ta wizja kobiecej natury, kobiecego losu i powołania właściwie nie zmienia się na przestrzeni wieków, choć oczywiście kobiety próbują z nią na rozmaite sposoby negocjować i raz po raz te granice przekraczają. Mamy ślady coraz liczniejsze zaangażowania militarnego kobiet od końca XVIII wieku. I też takim momentem, wydawałoby się zwrotnym, jest insurekcja kościuszkowska, podczas której sam najwyższy naczelnik w swojej odezwie do Polek, które po raz pierwszy w historii są nazwane obywatelkami, współobywatelkami, zachęca je i namawia i prosi i zaklina, żeby może nie chwytały za broń, ale żeby wszystkimi możliwymi sposobami walczących wspierały. I rzeczywiście to się stało. Kobiety zaangażowały się ogromnie i dostarczały oczywiście żywności, środków opatrunkowych, opatrywały rannych, ale też kopały okopy na przykład. No i oczywiście haftowały sztandar. Jeden z nich można, ten właśnie sztandar kosynierów żywią i bronią, można oglądać w Muzeum Wojska Polskiego. To właśnie te kobiety zachęcone przez Kościuszkę do tego, żeby nie czekały już w domu, gdy ich mężczyźni walczą za ojczyznę, tylko pomagały im na swoją miarę. No właśnie, tak posłuchały tego apelu i rzeczywiście wsparły ogromnie mężczyzn w tej walce. Mamy też z czasu insurekcji kościuszkowskiej doniesienia na temat pierwszej znanej z nazwiska wywiadowczyni, która przebrana za marketankę przedostawała się na terytorium wroga, a potem składała raporty samemu Kościuszce. Nazywała się Magdalena Granasowa. Proszę zapamiętać to nazwisko, bo to początek właściwie długiego pochodu agentek i wywiadowczyń, bo ta specjalizacja wojskowego fachu będzie kobietom częściej i z biegiem lat coraz chętniej powierzana. Ale również wówczas właściwie jedynym sposobem, żeby kobieta mogła zaciągnąć się do armii czy do wojska, było przebrać się za mężczyznę. Służba liniowa kobiet była absolutnie wykluczona, niepożądana i wydawała się aberracją, a jednak były kobiety, które nie poddawały się mimo to. I jedną z nich widzą Państwo tutaj na slajdzie. Jedna z moich ulubionych bohaterek, Joanna Żubrowa, bohaterka wojen Księstwa Warszawskiego, która w wieku 27 lat, podając się za brata swojego męża, zaciągnęła się rzeczywiście do armii. Została zdekonspirowana dosyć szybko, ale ponieważ była bardzo dzielna i bardzo pomocna, to pozwolono jej zostać i udowodniła czynem, że warto było dać jej kobiecie szansę na noszenie munduru, bo już w 1809 roku podczas obrony Zamościa na czele niewielkiego oddziału wdarła się na mury i zdobyła armatę wroga, za co chciano ją już wtedy w 1809 roku uhonorować orderem Virtuti Militari. Ale była kobietą i nie podobało się to ówczesnym decydentom. Zaproponowano jej więc ekwiwalent pieniężny, o którym w pamiętniku potem pisała, że wzgardziłam tą ofiarą i oświadczyłam, że ja mego życia i honoru na sprzedaż nie mam. Ale dowiodła jeszcze wielokrotnie swojego bohaterstwa. Wzięła udział w sumie w 17 bitwach, przynajmniej tylu dotąd doliczyli się historycy i historyczki, i otrzymała jako pierwsza kobieta w historii Order Virtuti Militari w 1812 roku. Do końca życia była zaangażowana w działalność
patriotyczną, agitowała na rzecz powstania, no i dożyła starości w zdrowiu, a zmogła ją nie żadna wojna, a epidemia cholery, jako już starszą kobietę. I ona zaczyna z przytupem, przyznają państwo, taką dyskusję, czy debatę, czy dylemat, który będzie towarzyszył próbom wejścia kobiet w szeregi polskiej armii przez kolejne wiele, wiele dekad. Można powiedzieć, że ona trwa do dziś, ta debata. Ją często określa się takim hasłem Amazonki versus Samarytanki. To znaczy te kobiety, które miały iść ramię w ramię z mężczyznami i z bronią w ręku walczyć na frontach wojen i powstań versus służby pomocnicze, powiedzielibyśmy. Czyli właśnie frontowe aprowizatorki, sanitariuszki, łączniczki. No a też z czasem no właśnie być może wywiadowczynie, wartowniczki. I to jest spór bardzo żywotny. Kobiety same opowiadały się po obu stronach tego sporu. Były takie, które naprawdę czuły się powołane i gotowe do tego, żeby walczyć z bronią w ręku, ramię w ramię z mężczyznami. Były takie, które uważały, że kobiety mają do spełnienia inną, zgoła inną rolę. I to też jest rola ważna i potrzebna. Ja się nie podejmuję rozstrzygnięcia, która ze stron miała rację. Chciałabym tylko zwrócić państwa uwagę na to, że te drugie, te, które odgrywały też ogromnie pożyteczną rolę na frontach i tyłach wszelkich wojen, czyli właśnie sanitariuszki, te, które obsługiwały lazarety, które opatrywały rany, które szyły mundury, które karmiły, poiły i pocieszały żołnierzy, mają być może nie mniejsze zasługi, z pewnością nie mniej ryzykowały, ale nie doczekują się tak samo honorów, uznania i miejsca w naszej pamięci, jak właśnie te dzielne Amazonki, choć było ich nieporównanie mniej. Znamy tych kilka słynnych nazwisk dowódczyń, przywódczyń i żołnierek, ale trzeba pamiętać o tej proporcji. Ona rzeczywiście jest zdecydowanie na korzyść Samarytanek. Ja tutaj chciałabym jeszcze powiedzieć troszkę więcej o tych kobietach na tyłach, zanim przejdę do wielce ekscytującego tematu dromaderek. Państwo pewnie w większości wiedzą, o kim mowa. Ale oprócz, no właśnie, Samarytanki versus Amazonki, to jest też opowieść o tym, jak kobiety w wojsku czy przy wojsku powinny funkcjonować. Warto jednak pamiętać o tym, że kobiety w okolicy wojska znajdowały się zawsze i można powiedzieć, że takimi postaciami zupełnie wzgardzonymi wręcz, a na pewno zapomnianymi, są marketanki. Kobiety, które właściwie szły za każdą armią. I to jak świat światem. Znajdujemy pierwsze wzmianki o marketankach już u Homera w Iliadzie. Oczywiście one jakby dostarczały żołnierzom dodatkowej żywności, alkoholu, tytoniu. Cerowały mundury, czasem opatrywały rannych, czasami były też po prostu żonami żołnierzy, ale ciągnęła się też za nimi fatalna reputacja, mniej lub bardziej zasłużona, w polowych prostytutek. I to odium marketanki będzie też towarzyszyło kobietom, które pragnęły założyć mundur. No właściwie do II wojny światowej, myślę, włącznie. O tym jeszcze trochę powiem. Innymi ważnymi kobietami, a właściwie trudno tu mówić o konkretnych postaciach, a w pewnym wyobrażonym micie kobiety Polki, która
mnie się wydaje kluczowa dla zrozumienia w ogóle fenomenu zaangażowania Polaków w walki zbrojne, często skazane z góry na klęskę, jest figura Matki Polki. I my ją kojarzymy głównie z tej definicji, którą jakby ukuł Adam Mickiewicz w wierszu Do Matki Polki z 1830 roku. Ten mit jest o wiele starszy i też obecny pod każdą szerokością geograficzną, ale to jest właśnie ten ideał kobiety, do którego wiele Polek rzeczywiście aspirowało, tej właśnie wychowawczyni prawdziwych patriotów, którzy nie będą bać się pójść na pewną śmierć. I oczywiście mamy liczne doniesienia prasowe, których wydźwięk z pewnością jest propagandowy, w których to matki wprost mają mówić swoim synom, że oni mają iść i ginąć za ojczyznę, bo jeśli nie pójdą, to one nie zniosą takiej hańby. Więc z pełną świadomością Matki Polki miały wysyłać swoich synów na pewną śmierć. Rzeczywistość pewnie była dużo bardziej zniuansowana, ale rzeczywiście ten rodzaj patriotycznego wychowania i wychowania do walki jest niewątpliwą zasługą całych pokoleń polskich kobiet, no zwłaszcza oczywiście w okresie zaborów. I jeśli poczyta się pamiętniki czy wspomnienia właściwie wszystkich najważniejszych przywódców i dowódców, to właściwie niemal każdy z nich mówi, że ich pierwszą nauczycielką patriotyzmu i inspiratorką do zaangażowania się w walkę za ojczyznę była matka, czasem babka, czasem ciotka, nauczycielka, ale prawie zawsze była to kobieta. O sanitariuszkach i wywiadowczyniach już troszkę Państwu powiedziałam, natomiast sanitariuszki to rzeczywiście jest też pewien znów niedoceniany fenomen, bardzo sfeminizowany. Bardzo niewiele słyszymy o sanitariuszach, prawda, na frontach różnych wojen, a o sanitariuszkach owszem. I on jest rzeczywiście o tyle ważny, że kobiety nie tylko świadczyły bezcenną pomoc i opiekę rannym, ale też przy okazji bardzo profesjonalizowały tęże opiekę. To znaczy już powstańcze lazarety. Proszę pamiętać, że w początkach powstania listopadowego na terenie Warszawy działał jeden lazaret do dyspozycji powstańców. Kobiety bardzo szybko zakładały, tworzyły, obsługiwały nowe i kolejne i też dowodziły, jakby zadawały kłam tej pewnej wizji tego, jaką to kobieta jest istotą delikatną i wrażliwą. I mam dla Państwa taki jeden króciutki cytat z jednego właśnie z powstańców listopadowych, który nie mógł się nadziwić. I tu cytuję, jak słabiuchna, nerwowa, rozpieszczona kobieta widok podobny znieść może, nie pojmę nigdy. Łóżka z rannymi w ogromnej sali po czwórnym stały rzędem, pomiędzy nimi na rzuconych siennikach jęczeli konający śmiertelnym, paleni pragnieniem. Posługacze posuwali się za lekarzami, dźwigając kosze pełne uciętych rąk i nóg, do których świeżo dorzucano. My już na polu trochę zahartowani odwracaliśmy oczy, a one szły spokojnie od łoża do łoża, podając tu leki, tam rosół lub cytrynę, a wszędzie śmiech i słowo pociechy. Najzimniejszy lekarz twarz ma skurczoną, a kobieta nawet oczu nie odwróci. Spokojnie czeka chwili, w której będzie mogła przystąpić, pokrzepić, pocieszyć lub gdy wszystko za późne, anioła spojrzeniem odlatującej duszy wskazać drogę do nieba. Więc jeśli ktoś jeszcze z Państwa miał wątpliwości, czy rzeczywiście ta służba pomocnicza była lżejsza, czy przyjemniejsza, to myślę, że rzeczywiście należy się wyzbyć tych wątpliwości. I też ten zmysł organizacyjny kobiet działających na tyłach powstań zwłaszcza, doprowadziły do powstania pierwszej nowoczesnej organizacji humanitarnej na ziemiach polskich, czyli Towarzystwa Dobroczynności Patriotycznej Warszawianek,
które założono w 1830 roku i które działało mniej więcej tak jak później Czerwony Krzyż, tylko 30 lat wcześniej niż Czerwony Krzyż. Więc mamy, możemy i to zapisać na konto walczących kobiet, choć nie zawsze przecież właśnie walczących z bronią w ręku. Powstanie listopadowe upadło, wielu konspiratorów, spiskowców i walczących mężczyzn zostało uwięzionych, wywiezionych lub musiało emigrować, ale na terenach, byłych terenach Polski w okresie międzypowstaniowym konspiracja kwitła i już wówczas jej równoprawnymi uczestniczkami były kobiety, spiskowczynie. Dorobiły się zresztą takiej reputacji również wśród zaborców. Kobiety, jak to Maria Janion napisała w swoich Kobietach i duchu inności, uchodziły za wiecznych, nieubłaganych i nieuleczalnych spiskowców i robiły setki rzeczy. Znów, no właśnie, tych drobniejszych, mniej docenianych, rzadziej dostrzeganych i niezapamiętanych często przez historię, kolportowały prasę i broń, ukrywały zbiegów i przede wszystkim zbierały fundusze, kwestowały po to, żeby kolejny czyn zbrojny miał za co powstać. To taka niewdzięczna być może i mało spektakularna rola, ale niezwykle ważna, żeby nie powiedzieć kluczowa. Jedną z postaci, które rzeczywiście w tym okresie międzypowstaniowym miały kluczowe znaczenie, jest właściwie założycielka, matka założycielka polskiego sufrażyzmu czy feminizmu, tak o niej zwykliśmy myśleć, Narcyza Żmichowska oraz jej nieszczęśliwa miłość, wielka przyjaciółka Paulina Zbyszewska, które rzeczywiście były zaangażowane ogromnie, zostały też potem uwięzione i skazane za to zaangażowanie, ale Paulina Zbyszewska była też osobą, która zaproponowała zupełnie brawurowy plan zamachu na cara, który został storpedowany, nie odbył się, ale to ona była gotowa tego zamachu dokonać. Takich kobiet było więcej i namiestnik Królestwa Polskiego Iwan Paskiewicz zwykł właśnie mówić, że polskie rewolucjonistki oznaczały się najbardziej krwiożerczymi planami, które były przez mężczyzn odrzucane z oburzeniem. Możemy oczywiście zastanawiać się, na ile był to pewien mit, a na ile rzeczywiście odzwierciedlał proporcje zapału rewolucyjnego wśród polskich konspiratorów, ale myślę, że coś jest na rzeczy. W powstaniu styczniowym mamy też znaną coraz szerzej, myślę, nawet już małym dziewczynkom, bo trafiła do książek dla dzieci, Henrykę Pustowójtównę, czyli adiutantkę Mariana Langiewicza. Czyli jakby kobietę w mundurze na pełnych prawach i pełną gębą, ale znów ta jej obecność była raczej traktowana jak wyjątek potwierdzający regułę, a w 1863 już w marcu rząd narodowy wydał zakaz przyjmowania kobiet do oddziałów. Teraz pozwolę sobie wrócić do slajdu, który może Państwa tutaj szczególnie zainteresować. To są akurat kadry z komiksu Marty Frey Dromaderki, która to zresztą jest też ilustratorką mojej książki i te wszystkie postacie, które wyświetlają się Państwu na kolorowych obrazkach wyszły spod ołówka elektronicznego Marty Frey. Tutaj ona konkretnie poświęciła całą książkę, ilustrowaną bogato i pięknie, pewnemu fenomenowi, który szczególnie w tym miejscu rzeczywiście jest dobrze rozpoznany i musi wybrzmieć, czyli dromaderkom. Tak nazywane były członkini organizacji
bojowej PPS-u. Do nich należała bohaterka naszej konferencji, wówczas jeszcze Ola Szczerbińska. Dromaderki zajmowały się przede wszystkim kontrabandą, niezwykle też niebezpieczną, zagrożoną wieloletnim więzieniem, zsyłką i karą śmierci. I wykorzystywały z jednej strony ówczesną, oczywiście swój spryt, inteligencję, świetne rozeznanie logistyczne i zmysł organizacyjny, ale również fałdy swoich sukien i zakamarki swoich gorsetów po to, by szmuglować amunicję i broń. Było to zadanie niewdzięczne i niebezpieczne, nie tylko ze względu na grożące za to konsekwencje karne, ale również ze względu na to, że to wszystko było po prostu ciężkie, śmierdzące i w każdej chwili mogło wybuchnąć. Więc rzeczywiście ten rodzaj zaangażowania kobiet w podziemie niepodległościowe jest niezwykle barwny i widowiskowy. Tutaj właśnie mają Państwo kilka tylko obrazków z tego komiksu. Bardzo zachęcam, żeby go choćby przejrzeć. Ale tak, to był już moment, w którym kobiety przestały się patyczkować i z nimi przestaną się patyczkować i rzeczywiście różne akcje organizacji bojowej PPS-u spektakularne już właściwie nie mogły się obyć bez kobiet, albo czasem wręcz kobietami stały. Słynny zamach, właściwie próba zamachu na generała gubernatora Scałona w 1906 roku jest tego najlepszym przykładem, to znaczy kobiety tutaj przeprowadziły rozpoznanie, przeprowadzono prowokacje po to, żeby wywabić pilnie strzeżonego generała z jego rewiru i tam już wówczas w wynajętym mieszkaniu z ładunkami wybuchowymi czekały na niego Wanda Krachelska, Maria Owczarczakówna i Albertyna Helbertówna, które zrzuciły 4 bomby pod nogi Scałona. 2 z nich wybuchły, raniły tylko obstawę generała gubernatora. One same zostały schwytane, ale rozmach tej akcji, jej przygotowanie, jej rozplanowanie to jest znów samo w sobie materiał na sensacyjny film. A o akcji pod Bezdanami to pewnie jeszcze Państwo dzisiaj usłyszą i to już zostało sfilmowane, to znaczy w ostatniej filmowej biografii Józefa Piłsudskiego można zobaczyć, jak to mniej więcej mogło wyglądać i że tam też zaangażowana była kobieta, Aleksandra Szczerbińska, we własnej osobie. Oczywiście, kiedy zaczęły się formować polskie regularne oddziały, kobiety chciały do nich przystępować. Chciały się angażować i chciały nosić mundur obok mężczyzn. I znów tutaj ten spór, czy Amazonki, czy Samarytanki, rozgorzał na nowo. Więc ten nurt, który skłaniał się, że jednak kobiety ramię w ramię z mężczyznami, to był ten nurt, który doprowadził do powstania w 1910 roku kobiecych oddziałów strzeleckich w Galicji, w 1914 roku żeńskich oddziałów w ramach Polskiej Organizacji Wojskowej. Ale druga strona tego sporu, czy tej powiedzmy różnicy wizji na temat obecności kobiet w wojsku, też nie ustawała w zabiegach i dzięki temu w 1913 roku powstała Liga Kobiet Pogotowia Wojennego, która co do zasady nie miała włączać się do walki u boku męskich oddziałów, ale tworzyć własne organizacje, które zajmą się wsparciem armii, głównie aprowizacyjnym. I tak rzeczywiście było przez jakiś czas, do momentu, kiedy
kiedy znów wszystkie ręce nie były potrzebne, ale oczywiście i tu nie oszczędzono kobietom różnych frustracji wynikających z tego, że powszechnie panowało przekonanie, że wojsko to nie jest miejsce dla kobiet. Stąd oddziały kobiece miały męskich dowódców, żołnierze swoje koleżanki, żołnierki lekceważyli i czynili im różne przykrości, też okazywali niesubordynację często, tam gdzie jednak powinni współpracować. Jak to piszą historycy i historyczki wojskowości, poczytywali sobie za ujmę omawianie spraw dotyczących wojska z kobietą. To też wiele Likawek potem wspominało. I też kobietom znów towarzyszyło odium marketanki. Te podejrzenia o to, że one niekoniecznie przystępują do wojska po to, żeby walczyć za ojczyznę, ale że może tak próbują zapewnić sobie trochę adrenaliny w swoim życiu, a przede wszystkim znaleźć męża. Stąd te oskarżenia o złe prowadzenie się towarzyszyły pierwszym kobietom przy regularnych oddziałach i to też doprowadziło do tego, że kiedy w listopadzie 18 roku w Lwowie powstała pierwsza regularna formacja kobieca, czyli Ochotnicza Legia Kobiet pod dowództwem Aleksandry Zagórskiej, to wręcz zakazano żołnierkom rozmów z mężczyznami pod groźbą wydalenia ze służby, a te, które chciały się zaciągnąć, musiały przedstawić referencje poświadczające ich kwalifikacje moralne. Tego od mężczyzn nie wymagano. Ale mimo to chętnych nie brakowało i w latach 19-21 przez Legię przeszło około 4000 kobiet. Dużo, niedużo, zważywszy na okoliczności i na trudności. Myślę, że całkiem sporo. Jednak w 1919 roku, znów właśnie, kiedy uważano, że być może mężczyźni już sobie bez tej kobiecej pomocy poradzą, uznano legunki za niezdolne do służby frontowej, miały więc pełnić służbę dostosowaną do fizycznego uzdolnienia i natury kobiecej. Tu cytat, a więc pielęgnować chorych, wykonywać prace gospodarcze i wyjątkowo ewentualnie pełnić służbę wartowniczą. Wyobrażają sobie Państwo, jak musiało im się to podobać, ale rozkaz to rozkaz, musiały się podporządkować. Tyle, że znów wkrótce były potrzebne i choćby w Bitwie Warszawskiej znów już walczyły rękę w rękę z kolegami i też ginęły. Ale gdy kurz bitewny opadł, wróciły stare wątpliwości co do tego, gdzie jest miejsce kobiet i w 22 roku Legię rozwiązano, a byłym legionistkom nie zapewniono nawet żadnej gratyfikacji finansowej za przesłużony czas. Co nie zmienia faktu, że OLK odegrało fantastyczną i niezwykle mobilizującą rolę dla kobiet w okresie dwudziestolecia międzywojennego i też to międzywojenne mobilizowanie się kobiet i takie ciążenie w stronę też treningu wojskowego było na tyle duże, że szacuje się, że w tym okresie działająca już organizacja przysposobienia wojskowego kobiet, w pewnym sensie spadkobierczyni tych wszystkich poprzednich organizacji, wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem i Związkiem Harcerstwa Polskiego, masową już wtedy organizacją paramilitarną, która od samego swojego początku, to też jest polski fenomen, była koedukacyjna. Brytyjscy skauci generała Baden-Powella mieli być z początku tylko chłopcami. W Polsce fenomenalne małżeństwo Małkowskich, Andrzej Małkowski i Olga Drachonowska-Małkowska, czyli założyciele polskiej wersji skautingu nazwanej po naszemu harcerstwem, zgadzali się od samego początku, że to jest propozycja również dla dziewcząt. Stąd te trzy połączone organizacje przeszkoliły do pełnienia służby na wypadek wojny około miliona dziewcząt i kobiet
w tamtym czasie, co w jakimś sensie może tłumaczyć też ten fenomen zaangażowania dziewcząt i kobiet i to takiego właśnie bardzo fachowego zaangażowania, noszącego ślady przygotowania i umiejętności podczas II wojny światowej. Tutaj właśnie mają Państwo kilka zdjęć harcerek, a tutaj już legunki. I to będą jedyne zdjęcia, bo ja dzisiaj Państwa chcę jednak raczyć głównie ilustracjami i zachęcić do samodzielnego odkrywania tych życiorysów i tych historii. Natomiast powiem jeszcze na koniec, bo nie mogę nie powiedzieć o ostatnim, szczęśliwie do dziś, epizodzie wojennym, oczywiście długim i bardzo krwawym i brzemiennym w skutki, czyli o II wojnie światowej, w której już w kampanii wrześniowej oczywiście kobiety wzięły udział na masową skalę. Przede wszystkim znów jako pielęgniarki, lekarki, sanitariuszki, te, które obsługiwały punkty żywnościowe i organizowały ewakuację ludności cywilnej, ale też oczywiście natychmiast zaangażowały się w walkę konspiracyjną i działalność podziemną. Akcje dywersyjne i tak zwany mały sabotaż, który też ze względu na tę nazwę często jest troszkę być może deprecjonowany. Ja chciałam tylko zwrócić Państwa uwagę, że pierwszą oficjalną egzekucję w okupowanej Warszawie w listopadzie 1939 roku wykonano właśnie za taką akcję małego sabotażu, czyli zerwanie propagandowego antybrytyjskiego plakatu i jej ofiarą padła 24-letnia Elżbieta Zachorska. Czyli ten mały sabotaż też mógł kosztować życie i trzeba o tym pamiętać. A gdy w 1941 roku generał Władysław Anders wydał słynny rozkaz „Wzywam wszystkich obywateli Rzeczpospolitej zdolnych do noszenia broni, by spełnili swój obowiązek względem ojczyzny i wstąpili pod sztandary Orła Białego”, to powołano do życia także pomocniczą służbę kobiet. Jej dowódczynią została Zofia Leśniewska, córka generała Sikorskiego. I pestki, bo tak nazywano członkinie tej formacji, były szkolone jednak znów głównie do służby pozafrontowej jako sanitariuszki, telegrafistki, edukatorki, też animatorki kulturalne, bo pamiętajmy jednak 5 lat wojny to był też czas, w którym trzeba było zaspokajać najrozmaitsze potrzeby żołnierzy. I ta kilkutysięczna łącznie w sumie armia pestek dotarła wszędzie tam, gdzie polskie siły zbrojne. Czyli i do Wielkiej Brytanii, i Francji, i Włoch, i ZSRR, do Palestyny, do Iraku i Egiptu. I szacuje się, że łącznie stanowiły one około 5% stanu osobowego całych polskich sił zbrojnych. To znów wydaje się niewiele, ale no to tylko kwestia punktu odniesienia. Mnie się wydaje, że to jednak ciągle całkiem sporo. Z kolei pierwszą kobiecą komórkę podziemnej armii w okupowanej Polsce, którą nazywano spółdzielnią, kierowała pułkownik Maria Witek. To też jest niezwykle ważne nazwisko w militarnej historii Polek, czyli pierwsza kobieta w historii Wojska Polskiego, która została mianowana na stopień generała, choć dopiero już pod koniec swojego życia w 1991 roku. Z kolei w 1942 roku komendant główny AK powołał wojskową służbę kobiet, której powierzono zadania w zakresie propagandy, kolportażu, łączności, transportów i służby sanitarnej, ale też wiele zadań wywiadowczych. I to wówczas zasłynęła najsłynniejsza emisariuszka komendanta głównego Armii Krajowej, czyli Elżbieta Zawadzka, pseudonim Zo, która przekazała naczelnemu dowództwu bezcenne informacje o sytuacji w okupowanej Polsce i wracała do kraju jako jedyna kobieta w gronie cichociemnych.
Nie można też tutaj nie wspomnieć, choć Krystyna Skarbek pracowała jako brytyjska agentka, nazywano ją ulubioną agentką Churchilla. Niektórzy mówią też, że była to najlepsza agentka, najlepszy szpieg w ogóle w trakcie II wojny światowej. To są oczywiście znów kwestie uznaniowe i pytanie, do kogo porównać i czym to mierzyć, ale może nie wszyscy Państwo wiedzą, że ta niezwykle też barwna i zasłużona postać już po wojnie zaangażowała się w romantyczny związek z twórcą postaci Jamesa Bonda, Ianem Flemingiem, który zdaniem jednych obdarzył bohaterkę swojej powieści, pierwszą miłość, pierwszą wielką miłość Jamesa Bonda właśnie imieniem Vesper i jakby wzorował ją na postaci niezwykle inteligentnej, pięknej i pełnej wdzięku Krystyny Skarbek, ale są też opinie, i ja się chyba do nich przychylam, że to sama postać Jamesa Bonda jest wzorowana na życiorysie, na dokonaniach i na legendarnym wręcz szarmie ulubionej agentki Churchilla. Tego dziś nie rozstrzygniemy, ale dziś o godzinie 007 w nocy wchodzi do kin nowy odcinek Przygód Jamesa Bonda, więc jeśli będą Państwo mieli ochotę i okazję, żeby go obejrzeć, to proszę poświęcić chociaż chwilę przed albo po seansie, żeby zapoznać się z życiorysem Krystyny Skarbek i mogę się założyć, że odnajdą Państwo pewne rysy charakterystyczne jej właśnie w tejże postaci, no męskiej, znów męskiej. Już na koniec zupełnie powiem tylko o kobiecym patrolu minerskim i oddziale dywersji i sabotażu, znanym szerzej jako dysk. To jest też ogromnie ciekawa formacja, znów niedoceniana też z tego powodu, że one miały co do zasady działać bardzo dyskretnie. Jako kobiety były też ostatnie w kolejce po broń, więc głównie zajmowały się produkcją takich prymitywnych ładunków wybuchowych, prymitywnych, acz skutecznych, i akcjami właśnie sabotażowymi, dywersyjnymi typu gazowanie kin czy wsypywanie cukru do baków z benzyną niemieckich furgonetek po to, żeby utrudnić działanie wrogowi, ale też słynną akcją dysku jest wysadzenie budynku pasty podczas Powstania Warszawskiego. I dowódczynią tego oddziału była Wanda Gertz, którą Państwo tutaj mają na obrazku. Postać również legendarna i kluczowa dla kobiecej historii militarnej Polek, która właściwie w swoim życiorysie przeszła całą tą drogę, którą miałam Państwu dzisiaj szansę tutaj w skrócie zaprezentować, począwszy od wstąpienia do pierwszej brygady Legionów w męskim przebraniu jako Kazimierz Żuchowicz, przez zaangażowanie we właściwie wszystkie formacje kobiece, jakie tylko powstawały, po przymusową emigrację po wojnie i też do końca życia dbałość o to, żeby upamiętniać zasługi i dokonania koleżanek w mundurach, które jej zdaniem i również moim zdaniem do dziś są nieopowiedziane i niedocenione, a z pewnością na to zasługują. Tutaj muszę uciąć tę opowieść, chociaż ona oczywiście się nie kończy, tak jak nie skończyła się obecność kobiet w Wojsku Polskim, ale tyle mamy czasu i to jest już trochę inna opowieść. Chcę Państwa jeszcze tylko zachęcić na moment do tego, żeby takich bohaterek szukać na własną rękę, a jeśli Państwo o nich wiedzą, to może spróbować je wydobyć z niepamięci. Mam przyjemność być opiekunką merytoryczną akcji Gdzie się podziały nasze patronki, która zachęca szkoły na terenie całej Polski, szkoły podstawowe i średnie, żeby obierały sobie kobiety za patronki, bo 90% szkół nosi w Polsce męskie imiona.
Możemy się spierać, czy to są właściwe postaci i czy wystarczająco różnorodne, bo prawda jest taka, że to głównie są trzy męskie nazwiska na krzyż, a potem sporadycznie po jednym. Ale połowa szkół w Polsce nie ma patrona, ani patronki. Stąd zachęcamy, żeby taką postać, najlepiej może właśnie ze swojej własnej, lokalnej historii, wydobyć i upamiętnić w ten sposób. Szkoły też dostają na ten cel granty finansowe, żeby im to ułatwić i żeby je do tego zachęcić. I już pierwsze przyjęły kobiece imiona. Pierwsza kapitanka żeglugi wielkiej to co prawda nie żołnierka, ale kobieta w mundurze i taką patronkę ma w tej chwili szkoła w Kozietułach od niedawna, a z kolei szkoła w Bielisze obrała sobie swoją lokalną bohaterkę, Teresę Grodzińską, która była niezwykle zasłużoną sanitariuszką i też została uhonorowana za swoją odwagę i poświęcenie orderem Virtuti Militari. A tu na koniec nasza bohaterka ze stosownym cytatem z jej autobiografii, która może najlepiej odpowie nam na pytanie, czy miejsce kobiet jest w wojsku. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję. Następną prelekcję wygłosi pani Małgorzata Basaj, kuratorka z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, która zajmuje się naukowo postacią Aleksandry Piłsudskiej. Tytuł prelekcji brzmi Aleksandra Piłsudska. Prawdziwy dom mamy w Sulejówku. Bardzo proszę. To jeszcze raz dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że ten drugi dzień poświęcony Aleksandrze Piłsudskiej, tego seminarium, odbywa się właśnie w Sulejówku, w Muzeum Józefa Piłsudskiego, w muzeum, które sąsiaduje przecież z domem Aleksandry Piłsudskiej, z domem, o którym w swoich wspomnieniach napisała, że był to dla niej i dla jej rodziny, dla jej męża i córek najszczęśliwszy czas, chociaż tak naprawdę mieszkali tutaj na stałe tylko 3 lata. I gdy w 1926 roku po przewrocie majowym rodzina Piłsudskich przeprowadziła się do Belwederu, a córki, dziewczynki Jadwiga i Wanda nieco podrosły, były nastolatkami, to nie tak wcale chętnie chciały przyjeżdżać tutaj do Sulejówka na wieś, wolne od nauki dni, bo wolały spotkać się ze swoimi koleżankami i wtedy mama upominała ich, że pamiętajcie, że wasz prawdziwy dom jest w Sulejówku, a Belweder to tylko mieszkanie służbowe. I te słowa Aleksandry Piłsudskiej na tyle mocno wryły się w pamięć córek, że gdy były one już dorosłymi kobietami i gdy były pytane właśnie o Sulejówek, o dworek Mielusin, to właśnie wtedy przypominały te słowa matki, że tu w Sulejówku właśnie miały swój prawdziwy rodzinny dom. I stąd taki tytuł mojego dzisiejszego spotkania z Państwem, Aleksandra Piłsudska, prawdziwy dom mamy
w Sulejówku. No ale zanim, zanim dojdziemy do Sulejówka, to chciałam króciutko tylko Państwu opowiedzieć historię, jak do tego doszło, że Aleksandra Szczerbińska i Józef Piłsudski w ogóle się spotkali. Otóż w 1901 roku młoda, 19-letnia Aleksandra Szczerbińska ukończyła gimnazjum w Suwałkach, no i przyjechała do Warszawy, żeby kontynuować naukę na kursach handlowych w prywatnej żeńskiej szkole Józefy Siemirackiej. Po zakończeniu nauki rozpoczęła pracę w administracji, właściwie w fabryce wyrobów skórzanych na Woli i już w 1904 roku wstąpiła w szeregi Polskiej Partii Socjalistycznej. Dwa lata później poznała Józefa Piłsudskiego. Poznała go przy magazynie broni, który nadzorowała. No i o tym spotkaniu z legendarnym już przecież wtedy przywódcą Polskiej Partii Socjalistycznej napisała te swoje wrażenia, opisała we wspomnieniach. Ale ja myślę również, że Józef Piłsudski dostrzegł w tej młodej, 15 lat od niego przecież młodszej kobiecie, niezwykłą odwagę i też niezwykły talent i zaangażowanie, bo rok później, w lipcu 1907 roku, wyznał jej uczucie i wyznał jej miłość. I chociaż to nie była dla obojga łatwa sytuacja, bo przecież Józef Piłsudski miał żonę, Marię Piłsudską, to jednak ten związek ich przez wiele lat przetrwał. Ja chciałam Państwu pokazać tutaj na prezentacji te kilka fotografii z tego okresu, ale szczególnie chciałam zwrócić uwagę na tę ostatnią kartę z paszportu Aleksandry Szczerbińskiej, kartę, którą z paszportu wydanego przez policję niemiecką w 1917 roku. I chciałam powiedzieć również, że odnaleźliśmy ją w zbiorach rodzinnych, rodziny Józefa Piłsudskiego. Jest to i po raz pierwszy ten wizerunek, akurat ten wizerunek Aleksandry Szczerbińskiej jeszcze oczywiście można zobaczyć na wystawie w Muzeum Józefa Piłsudskiego. Tym bardziej jest to dla nas bardzo cenne znalezisko, że tych wizerunków Aleksandry Szczerbińskiej z tego okresu jest bardzo, bardzo niewiele. No ale jest to rok również 1917 i Józef Piłsudski w połowie roku zostaje aresztowany, mamy kryzys przysięgowy i wyjeżdża, zostaje osadzony w twierdzy w Magdeburgu i cały czas utrzymuje kontakt z Aleksandrą Szczerbińską, ona wysyła do niego listy, on do niej również i w jednym z tych listów informuje Józefa Piłsudskiego o tym, że przyszła na świat jego starsza córka Wanda Piłsudska. Miało to miejsce 7 lutego 1918 roku i kolejne kartki, które Aleksandra Szczerbińska wysyła do Józefa Piłsudskiego opowiadają o tym, jak ta córka, jak rośnie, jak rozwija się mała Wanda. Józef Piłsudski z Magdeburga powrócił 10 listopada 1911 roku i pomimo tego, że od razu jego plan dnia był niezwykle wypełniony, to jeszcze tego samego dnia udał się na ulicę Mińską 25 na Pragę, gdzie mieszkała Aleksandra Szczerbińska z maleńką Wandą i wtedy po raz pierwszy mógł zobaczyć, wziąć na ręce swoją córkę, która miała już prawie 10 miesięcy.
I równie w niezwykle w takich trudnych okolicznościach przychodzi na świat druga córka Józefa Piłsudskiego i Aleksandry Szczerbińskiej. Jadwiga przychodzi na świat 20 lutego 20 roku. No wiadomo, Józef Piłsudski w tym czasie pełni funkcję, sprawuje urząd naczelnika państwa, ale jest również naczelnym wodzem. To jest pierwsza, to jest taka jedyna fotografia właściwie obu córek, gdzie Jadwiga jest taka mała. Nie udało nam się znaleźć zdjęcia z niemowlakiem, natomiast gdzieś w naszych zbiorach jest zdjęcie Wandy Piłsudskiej, takiej właśnie kilkumiesięcznej dziewczynki. I tu jeszcze list z frontu do Aleksandry, kochana Olu, w którym też pisze o swojej córeczce Wandzie, nazywa ją ordynatką i prosi mamę, żeby pokazała córce na mapie, gdzie jest Żytomierz, bo tam akurat przebywa jej tata. Ja tutaj chciałam też Państwu, przygotowując tę prezentację, troszeczkę pochwalić się naszymi zbiorami muzealnymi, bo te zdjęcia, te artefakty, które Państwu pokazuję, oczywiście mamy tutaj w naszym muzeum. No ale jeszcze na chwilę cofnę. Rok 1920 zbliża się ku końcowi. Aleksandra Szczerbińska z córeczkami mieszka już nie na Pradze, ale przeprowadza się na ulicę Koszykową i tam wychowuje samotnie swoje córki, ponieważ Józef Piłsudski mieszka i sprawuje swój urząd w Belwederze. Ja przypomnę, że w dalszym ciągu jeszcze Aleksandra i Józef nie są małżeństwem, stąd też to mieszkanie Aleksandry w innym miejscu. I pod koniec 1920 roku państwo Moraczewscy, Zofia Moraczewska, też bardzo ciekawa postać, jedna z pierwszych 8 posłanek w Sejmie Polskim, ale też kobieta niezwykle zaangażowana w działalność społeczną, i jej mąż Jędrzej Moraczewski, pierwszy premier II Rzeczypospolitej, wtedy już tego pod koniec roku 20 już tej funkcji nie pełnił, ale niemniej jednak był wtedy wicemarszałkiem Sejmu i był też oczywiście aktywnym bardzo politykiem. Poinformowali Aleksandrę Szczerbińską o tym, że w sąsiedztwie ich domu, a mieszkali od roku właśnie w Sulejówku, jest na sprzedaż 5-morgowa parcela z drewnianym letnim domem. No i Aleksandra Szczerbińska w styczniu 31 stycznia 1921 roku podpisała akt notarialny i stała się właścicielką dwóch działek o takich bardzo wdzięcznie brzmiących nazwach: Willa Milusin i Willa Otradno. I tutaj chciałam Państwu na potwierdzenie tego, że to właśnie Aleksandra Szczerbińska zakupiła te działki, pokazać zdjęcia właśnie z ksiąg wieczystych, gdzie widnieje jej podpis. I tak jak wspomniałam, na jednej z działek, na działce Willa Milusin, znajdował się drewniany letni dom, drewniak, który no, nie nadawał się do całorocznego zamieszkania. Natomiast Aleksandra Szczerbińska ze swoimi córeczkami już od wiosny 1921 roku no, spędzałam tam czas, dopóki nie zrobiło się właściwie zimno jesienią. Józef Piłsudski odwiedzał oczywiście swoje córeczki w Sulejówku w czasie wakacji, ale te wizyty nie były częste, ponieważ był niezwykle zaangażowany w pracę państwową, był przecież naczelnikiem państwa, sprawował najważniejszy urząd
najważniejszy urząd w państwie. Ale oprócz drewnianego domu, który stał na działce, które zakupiła, na działkach, które zakupiła Aleksandra Piłsudska, znajdował się też ogród warzywny, znajdował się sad z owocowy i pasieka. Ale myślę, że to, co najbardziej urzekło Aleksandrę Szczerbińską i na pewno też Józefa Piłsudskiego, bo bez wątpienia przecież konsultowała z nim ten zapis, to pewnie był ten widok, który też jak spojrzymy sobie za okno, dostrzeżemy piękną zieleń i las otaczający, las znajdujący się na działce należącej do Piłsudskich. Myślę, że później, gdy udamy się na spacer do ogrodu, to Państwo będą mogli ten naprawdę bardzo przyjemny klimat tam poczuć. I tak jak wspomniałam, do Aleksandra Szczerbińska przyjeżdżała z córkami przez 2 lata w czasie ciepłych miesięcy, bo drewniak nie nadawał się do całorocznego zamieszkania. I w 1921 roku, w tym roku, kiedy zakupiła Szczerbińska działki w Milusinie, zmarła również Maria Piłsudska. Zmarła w sierpniu. I 2 miesiące później Józef Piłsudski i Aleksandra Szczerbińska wzięli ślub w kaplicy w Łazienkach. Ja tutaj Państwu chciałam pokazać niezwykle cenny eksponat, który również znajduje się na naszej wystawie. To jest obrączka ślubna Aleksandry Piłsudskiej. Wewnątrz wygrawerowane jest imię Józef. A od drugiej strony, której no niestety na zdjęciu nie udało się pokazać, jest wygrawerowana data ślubu, czyli 25 października 1925 rok. I jak wiemy z przekazów, ślub był bardzo skromny, udział w nim wzięli tylko świadkowie oraz ksiądz, który udzielił młodej parze sakramentu ślubu. No niestety prawdopodobnie nie było fotografa, który sfotografowałby młodą parę, przynajmniej na takie zdjęcie ślubne nigdzie nie trafiliśmy i też w zbiorach rodzinnych takiego zdjęcia nie ma, więc myślę, że po prostu tego fotografa tam nie było, dlatego chciałam tutaj pokazać jedno z takich ładniejszych, wydaje mi się, zdjęć Aleksandry i Józefa Piłsudskich, wykonane tutaj właśnie w Sulejówku w 24 roku. No ale mamy rok 1922. Po ślubie, wróćmy na chwilę, mamy rok 21. Aleksandra Szczerbińska jest już Aleksandrą Piłsudską i przeprowadza się ze swoimi córkami do Belwederu. Mieszka już razem z mężem i mieszkają tam do 14 grudnia 1922 roku, ponieważ wtedy do Belwederu wprowadza się pierwszy prezydent II Rzeczypospolitej, wybrany przez Zgromadzenie Narodowe, Gabriel Narutowicz, a Piłsudscy przeprowadzają się z powrotem do mieszkania, które wcześniej wynajmowała Aleksandra Szczerbińska. Ale wcześniej, gdzieś w pierwszej połowie 1922 roku, przyjaciele, znajomi Józefa Piłsudskiego powołują komitet daru naczelnemu wodzowi. To jest komitet, którego celem było zebranie pieniędzy na zakup całorocznego domu dla Józefa Piłsudskiego i dla jego
rodziny. No, nie udało się z zebranych pieniędzy zakupić takiej całorocznej posiadłości i w związku z tym po konsultacji z państwem Piłsudskich na pewno postanowiono, że na terenie działek, które już do nich należą, czyli tutaj w Sulejówku, zostanie wybudowany dla nich dom. I projekt tego domu, ja tutaj państwu pokazuję tylko dwie strony z tego projektu, którego oryginał również mamy w naszym muzeum, wykonał Kazimierz Skurewicz, zaprojektował dom w stylu narodowym, nawiązującym do tradycji dworu polskiego i budowa rozpoczęła się prawdopodobnie już w połowie 2022 roku, a została ukończona wiosną 1923. I wtedy rodzina Piłsudskich, czyli Aleksandra, Józef, no i ich dwie córeczki wprowadziły się do nowego domu. Ja tu również pokazuję państwu dokument, który towarzyszył tej przeprowadzce i potwierdzał, że dom jest no, darem dla naczelnego wodza od jego żołnierzy. Dokument ten przez wiele lat wisiał na ścianie w dworku Milusin, a w latach 30. już po śmierci Józefa Piłsudskiego Aleksandra Piłsudska zdecydowała, aby na przed wejściem do dworku umieścić tablicę, właściwie z wyrytym w tablicę, na których właściwie powtórzono to, co zapisane jest na tym dokumencie. Kilka może obrazków z życia rodziny Piłsudskich tutaj w Milusinie. I ten pierwszy, Józef Piłsudski, przy obserwujący ul, trochę prowokacyjnie, bo tak naprawdę pasieką, całym ogrodem zajmowała się Aleksandra Piłsudska. To ona nauczyła się, jak podbierać miód, robiła to z pszczelarzem, z panem Ignacym Mizikowskim, który mieszkał tutaj w okolicy. To on ją nauczył, jak dbać o pszczoły i jak się nimi zajmować. A ona z kolei, chcąc też podnieść jego wiedzę, ciągała go na wykłady do SGGW, na takie otwarte wykłady, gdzie też o pszczelarstwie mówiono. No i kolejny obrazek sprzed dworku Milusin, sadzenie jakichś drzewek. Józef Piłsudski stoi sobie taki dość swobodnie, a Aleksandra tu dyryguje, jak wsadzić zapewne jakieś drzewko, bo tak naprawdę to ona decydowała o tym, jak ten ogród ma wyglądać. Dbała o warzywnik. Ze wspomnień różnych osób, które przyjeżdżały tutaj do Sulejówka, wiemy, że zawsze był zadbany, wypielęgnowany i że Aleksandra bardzo dbała o to, żeby wszystkie plony, zarówno warzywa z ogródka, jak też owoce z sadu, były zawsze przetworzone, żeby nic się nie marnowało. No i tu jeszcze fotografie też Aleksandry z Sulejówka, siedzi na ławce, odpoczywa. No i tu kolejne zdjęcie z córeczkami w sadzie. A to z kolei już zdjęcia z wnętrza Milusina. Pierwsze to jest salonik. Drugie również jest wykonane w saloniku, tylko z drugiej strony. No, tak jak wiemy ze wspomnień Aleksandry Piłsudskiej, tak naprawdę to życie rodzinne w Milusinie podporządkowane było właściwie Józefowi Piłsudskiemu, temu jak wyglądał jego dzień. Ona dokładnie to opisała, że lubił, żeby o konkretnych porach było śniadanie, o konkretnej porze obiad. I ona tego dopilnowywała, to na jej głowie było dbanie
dbanie o dom. Oczywiście miała do pomocy gosposie właściwie dwie. Najpierw jedną przez krótki okres, ale ze względu na to, że wyszła za mąż, Piłsudcy znaleźli kolejną gospodynię, Adelcię Hajbutowicz, i ona już właściwie z rodziną Piłsudskich była do 1939 roku, a później tutaj w Milusinie mieszkała do 1948 roku. Oczywiście dwór Milusin, Sulejówek, imieniny Józefa Piłsudskiego. Troszeczkę również prowokacyjnie umieściłam to zdjęcie, ponieważ Aleksandra Piłsudska pisała o tym, że imieniny marszałka wywracały życie rodziny do góry nogami, ale tak naprawdę Piłsudscy celebrowali imieniny wszystkich członków swojej rodziny i również imieniny Aleksandry Piłsudskiej tu w Sulejówku obchodzone były dość hucznie. No niestety nie ma z nich żadnych zdjęć. Przyjeżdżało do niej wielu gości, składało życzenia, obdarowywało ją prezentami, ale w zbiorach rodziny Józefa Piłsudskiego znaleźliśmy laurkę. Widać niestety ją bardzo słabo, bo troszeczkę już wyblakła, ale jest to laurka, którą dla swojej mamy na imieniny wykonała 6-letnia Wanda Piłsudska w 1924 roku. I tutaj życzy mamusi zdrowia, ciastek z lukrem i żeby pojechała nad morze. Takie życzenia szczere, płynące od dziecka dla mamy. Ale znamy też kilka innych bardzo ciekawych prezentów, które Aleksandra Piłsudska otrzymała, na przykład od swojego męża. Jednym z nich jest obrus, ręcznie haftowany obrus, który Józef Piłsudski przywiózł z Madery, i ten obrus, gdy już dworek otworzymy 11 listopada, będzie można zobaczyć na stole w jadalni, ale też otrzymywała na przykład płyty gramofonowe, między innymi płytę Gershwina, którego bardzo, bardzo lubiła. Ale też Aleksandra Piłsudska sprawiała marszałkowi takie niecodzienne, powiedziałabym, prezenty, bo na przykład na imieniny postanowiła wybudować mu oczko wodne w ogrodzie w Milusinie. To oczko wodne później, po II wojnie światowej, zostało zasypane, gdy w Milusinie mieściło się przedszkole, ale gdy prowadzone były prace rewitalizacyjne w ogrodzie, zostało ono odtworzone i w tej chwili zachowały się zresztą fundamenty i w tej chwili można je po prostu zobaczyć. No i mówiłam o pracy Aleksandry Piłsudskiej w ogrodzie, o tym troszeczkę, jak wyglądało jej, jak funkcjonował jej dom, ale ona w Sulejówku była również, można powiedzieć, była również sekretarką Józefa Piłsudskiego. I tutaj na pierwszym zdjęciu widzą Państwo jedną z najważniejszych prac Józefa Piłsudskiego, rok 1920. To jest akurat egzemplarz z odręczną dedykacją Józefa Piłsudskiego dla Franciszka Staszewskiego, krakowskiego antykwariusza. Natomiast tak naprawdę Józef Piłsudski 9 z 10 rozdziałów tej książki podyktował Aleksandrze Szczerbińskiej. To ona ją spisywała. I tak sobie myślę, ponieważ rękopis tej książki zaginął, nie mamy go w swoich zbiorach, mam nadzieję, że może kiedyś się odnajdzie, to będziemy mogli wtedy zweryfikować, czy rzeczywiście Aleksandra Piłsudska dobrze zapamiętała, pisząc po latach swoje wspomnienia, że te 9 rozdziałów z 10 były napisane jej ręką. I rzeczywiście pełniła tę funkcję
tak w cudzysłowie, sekretarki, tutaj będąc tutaj, mieszkając tutaj w Milusinie, bo też obsługą kancelarii Józefa Piłsudskiego zajmowali się dwaj przebywający tutaj adiutanci. Ale już po przeprowadzce do Belwederu oczywiście tego nie robiła i wtedy bardzo zaangażowała się w działalność społeczną. Stała się jednak dość zauważalną osobą w II Rzeczpospolitej. I tu zostawiając obok, chciałam pokazać Państwu książkę dla nas niezwykle ważną i też w kontekście Aleksandry Piłsudskiej niezwykle ważną. To jest Wierna służba wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość. To jest pierwsza część książki dotycząca lat 1910-1915, zadedykowana Józefowi Piłsudskiemu przez komitet redakcyjny, a pod spodem autografy członkiń tego komitetu. I oprócz Aleksandry Piłsudskiej możemy dostrzec tutaj nazwisko Zofii Moraczewskiej, Marii Dąbrowskiej, Zofii Zawiszanki Kernowej. Nie widzę, przepraszam, już w tej chwili dokładnie, kto tu jeszcze jest, Wanda Pełczyńska. Także grono kobiet, które tę książkę redagowało. A wspominam o tym dlatego, że w kontekście tego, gdy mówimy dzisiaj o kobietach i o tym, że warto mówić o nich, przywoływać i ich historię, to chciałam Państwu powiedzieć, że w 1927 roku Aleksandra Piłsudska zaprosiła do Belwederu kobiety walczące o niepodległość Polski, działaczki społeczne, ale również zaprosiła przedstawicieli Wojskowego Biura Historycznego i wtedy zapadła decyzja o tym, że zostanie powołana sekcja, która zajmie się gromadzeniem i dokumentowaniem działalności niepodległościowej kobiet. I właśnie ta Wierna służba, która została wydana 11 listopada 1927 roku, jest przykładem, jest dowodem tego, ile w tak krótkim czasie udało się tym kobietom, tym działaczkom dokonać. Drugi tom tej książki został wydany w 1929 roku. W sumie obydwa tomy liczą chyba bodajże ponad 700 stron. I to biuro dokumentujące działalność niepodległościową kobiet oczywiście funkcjonowało do wybuchu wojny, a nawet później, ale o tym za chwilę. No i jeszcze to, co świadczy o tym, że Aleksandra Piłsudska była osobą niezwykle docenianą, to oczywiście ordery, odznaczenia państwowe. Ja Państwu tutaj chciałam pokazać dwa, które mamy w naszym muzeum i które można zobaczyć na wystawie poświęconej Aleksandrze Piłsudskiej. To jest Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari, który otrzymała już w 1922 roku, a od 1926 roku zasiadała w kapitule tego orderu. No i legitymacja do Krzyża Niepodległości z mieczami to jest odznaczenie o tyle istotne, o tyle ważne, że Aleksandra Piłsudska była inicjatorką ustanowienia tego odznaczenia. I ona również otrzymała to odznaczenie jako druga osoba w państwie. Pierwszą osobą, która otrzymała Krzyż Niepodległości był oczywiście Józef Piłsudski. Ale wspomnę jeszcze, nie mam fotografii, bo też nie mamy niestety tego orderu w naszych zbiorach. W 1937 roku Piłsudska odznaczona została Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski.
i została odznaczona tym orderem za działalność, już tylko za działalność społeczną, i była to jedyna kobieta w II Rzeczypospolitej, która takie odznaczenie otrzymała. No ale powróćmy do Sulejówka, bo przecież to moje wystąpienie miało troszeczkę skupić się, trochę więcej miałam czasu poświęcić właśnie tutaj Sulejówkowi i dom Milusinowi. I to są fotografie rodziny Piłsudskich z lat 30. Oni tutaj lubili przyjeżdżali właściwie już tylko na takie bardzo krótkie weekendowe, bardzo krótki weekendowy wypoczynek, bo od 1930 roku jeździli na kilka tygodni do Pikieliszek, gdzie mieli swoją drugą posiadłość. I tutaj na zdjęciu proszę spojrzeć na trzecią fotografię Aleksandry Piłsudskiej i Zofii Gadynacowej. To starsza siostra Józefa Piłsudskiego, siostra, którą chyba najbardziej cenił i chyba najbliższe kontakty z nią przez te wszystkie lata utrzymywał, chociaż oczywiście Piłsudcy byli bardzo zżyci ze swoją rodziną i tu do Sulejówka przyjeżdżali bracia, siostry, kuzynki Józefa Piłsudskiego, ale również Aleksandry Piłsudskiej. I mamy rok 1935, 12 maja umiera Józef Piłsudski. To zdjęcie Aleksandry Piłsudskiej wykonane jest już po śmierci Józefa Piłsudskiego. Wykonane jest tutaj w dworku Milusin, a obok gabinet Józefa Piłsudskiego. I właściwie gdy tak się spojrzy na tę fotografię, to przypomina ona troszeczkę już takie miejsce muzealne, bo de facto po śmierci Józefa Piłsudskiego do Sulejówka zaczęło przyjeżdżać bardzo dużo osób chcących po prostu zobaczyć dom, w którym mieszkał Józef Piłsudski. A Aleksandra Piłsudska bardzo często wyrażała zgodę, aby ten dom, ci przyjeżdżający bardzo często z daleka ludzie mogli zobaczyć w środku, mogli zobaczyć jego biurko, jego gabinet i różne inne pomieszczenia. No i wybucha wojna, 1930 wrzesień 1939 rok. Aleksandra Piłsudska razem z córkami Wandą i Jadwigą udają się na emigrację. I tutaj chciałam pokazać Państwu paszport dyplomatyczny, na którym Aleksandra Piłsudska i Wanda Piłsudska podróżowały do Wielkiej Brytanii, do Londynu, i można z niego właściwie odczytać przebytą drogę, czyli przez Kowno, Rygę, Sztokholm do Londynu. No, nie wiemy, dlaczego nie ma tutaj, na jakim paszporcie podróżowała Jadwiga, bo tutaj w tym jest tylko paszport Wandy Piłsudskiej i Aleksandry. I Aleksandra Piłsudska po przyjeździe do Londynu oczywiście nie zostawiła dworku zupełnie tu w Sulejówku, zupełnie bez opieki. Zamieszkała w nim siostra Aleksandry Piłsudskiej, Wanda Norwertowa. I zamieszkała w nim również Adelcia Hajputowicz, czyli już wspominałam o niej, ta wieloletnia, bardzo wierna Piłsudskim gosposia. One we dwie mieszkały w Milusinie, natomiast w Drewniaku mieszkał Konstanty Miloch ze swoją rodziną, który przez wiele lat już wcześniej też zajmował się opieką, opiekował się dworkiem Milusin pod nieobecność Piłsudskich. I okres II wojny światowej, dom Aleksandry Piłsudskiej, jej córek, przetrwał właściwie bez żadnych strat. Szczęśliwie nie został uszkodzony w czasie trwających walk, nic w nim również
nie zaginęło, pomimo tego, że znajdował się na terenie dzielnicy niemieckiej, tutaj w Sulejówku, ponieważ obok w ośrodku w Helinie, po drugiej stronie ulicy Paderewskiego, jak ulica Paderewskiego przebiega koło naszego muzeum, w domu, który niegdyś należał do, zakupili Ignacy, Jan Paderewski, Helena Paderewska, mieściła się szkoła wywiadowcza Abwery, w której szkoleni byli wywiadowcy wysyłani później na teren Związku Sowieckiego. No i w związku z tym ten teren wokół Milusina również należał, również był zajęty przez Niemców. Ale mamy rok 1948 i co się okazuje, na polecenie ówczesnych władz komunistycznych całe wyposażenie dworku zostaje wywiezione, dworek zostaje Aleksandrze Piłsudskiej odebrany, pomimo tego, że miała swojego pełnomocnika i on pisał odwołania, próbował odwołać się od tej decyzji, to się nie udało. Nie mamy zbyt dużo informacji na temat tego, co się działo w dworku Milusin między 1948 a 1956 rokiem. Przez około dwa lata mieściła się tutaj szkoła wywiadowcza, a później z relacji świadków, mieszkańców Sulejówka wiemy, że przebywali tutaj Rosjanie, być prawdopodobnie pracownicy ambasady sowieckiej, być może było to takie miejsce, gdzie była to taka ich przez kilka lat podmiejska dacza. Ale w 1956 roku w dworku Milusin zostało ulokowane przedszkole i funkcjonowało ono do 2000 roku. Wrócę na chwilę jeszcze do Aleksandry Piłsudskiej, bo ona oczywiście ona już do Polski niestety z emigracji nie powróciła. Zmarła 31 marca 1963 roku, ale przez ten okres pobytu na emigracji była bardzo mocno zaangażowana w działalność Instytutu Józefa Piłsudskiego. Była zapraszana i wygłaszała przeróżne prelekcje dla różnych środowisk polonijnych, również dla organizacji kobiecych. I tu, jak Państwu mówiłam, przy okazji książki, która została wydana w 1927 roku, również z jej inicjatywy podjęta została w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie decyzja o tym, aby dokumentować działalność niepodległościową kobiet polskich przebywających na emigracji. I między innymi Aleksandra Piłsudska przygotowała ankietę, która była rozsyłana polskim działaczkom mieszkającym no nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale również na całym świecie. No i ostatnie zdjęcie mojej prezentacji, które chciałam Państwu pokazać, zdjęcie dla nas bardzo ważne i też bardzo piękne i wzruszające, to jest pierwsze zdjęcie córek Aleksandry i Józefa Piłsudskich, Wandy Piłsudskiej i Jadwigi Jaraczewskiej po powrocie z emigracji. Pierwsze zdjęcie wykonane, kiedy po raz pierwszy po wielu, wielu latach mogły usiąść na ławce pod swoim domem, w którym funkcjonowało jeszcze przedszkole i z ich inicjatywy w 1994 roku powołana została Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego, no i ona doprowadziła do tego, że w 2000 roku dworek Milusin został odzyskany, no i decyzją córek, decyzją fundacji przeznaczony na muzeum. Przepraszam, jeszcze ostatnie zdjęcie z jesieni 2019 roku, jeszcze przed remontem
wygląda, dworek wyglądał pięknie. Teraz remont się kończy. Mam nadzieję, że będzie wyglądał jeszcze piękniej, a przede wszystkim będzie bogaty w przeróżne artefakty, pamiątki po Piłsudskich, których część udało się odnaleźć. I pan dyrektor już państwa zapraszał do tego, aby odwiedzić dworek Milusin. Ja przyłączam się do tego zaproszenia i zapraszam państwa na 11 listopada. Dziękuję bardzo i chyba przepraszam, że troszkę przeciągnęłam. Bardzo dziękuję za wystąpienie. Przejdziemy teraz do ostatniej prelekcji, którą wygłosi pani Katarzyna Droga, pisarka i dziennikarka, autorka książki Kobieta, którą pokochał marszałek, opowieść o Oli Piłsudskiej. Prelekcja nosi tytuł Aleksandra Piłsudska z domu Szczerbińska jako symbol kobiet walczących o niepodległość ojczyzny i budujących nową Polskę po roku 1918. Bardzo proszę. Dobry. Czy ja mogę to tylko tak przesunąć, żeby tu postawić swoje? Już rozgoszczę się tylko trochę. Co to? Nie, nie, nie. Ja mam tylko swoje notatki i pogłos. Notatki i słowo pisane. Sobie tak to tutaj odłożę. Witam serdecznie wszystkich państwa. Bardzo mi miło znaleźć się tutaj właśnie w Sulejówku i tutaj pomówić o bohaterce mojej książki, ponieważ rzeczywiście, jak padły już tutaj takie słowa, wydaje mi się, że w całym jej życiu, poza wspomnieniem dzieciństwa Suwałk, ulubionym, ukochanym miejscem, takim jedynym, gdzie stworzyła dom, gdzie była szczęśliwa, gdzie mogła być, choć nietypową gospodynią domową, bo tak czekałam też, czy padnie ten epizod, kiedy ona tutaj w Sulejówku gospodarowała, kochała ogród, zajmowała się też kuchnią. To była o tyle nietypową panią domu, że po ogrodzie chodziła z rewolwerem w kieszeniach fartucha, co rzadko się kobietom tamtych czasów, a pewnie i naszych czasów też rzadko się zdarza. Tytuł mojej prelekcji jest taki, że Aleksandra Szczerbińska, potem Piłsudska, jest symbolem kobiet walczących o odzyskanie niepodległości polskiej, w ogóle walczących o wolność. Dla mnie jest moje spotkanie z nią, ponad półtoraroczne śledzenie jej życia i przygoda, jaką było napisanie książki o niej, dowiodło tego, że rzeczywiście ogromnie żeśmy puścili w niepamięć czyn i dzieło kobiet polskich, a Aleksandra jest o tyle też symbolem tego, że przeszła do historii, o ile przeszła, bo wiele młodych osób o niej nie wie. Jeśli ktoś wie, to jako o żonie marszałka Piłsudskiego. Na początek tego, co chcę w dowód powiedzieć swojej tezy, aczkolwiek powiem, że jako trzecia prelegentka i słuchając tej pani, myślałam, czy będę mogła jeszcze coś dodać i rozbudować opowieść. Na szczęście życie Aleksandry Szczerbińskiej-Piłsudskiej to jest opowieść bogatsza niż na książkę, czy na serial, czy na film i zawsze można znaleźć jeszcze ciekawe epizody. Chciałam zacząć od dedykacji, jaką zaczęłam swoją książkę, bo wydaje mi się, że jest jakby potwierdzeniem i rozwinięciem tematu prelekcji. Napisałam tak. Miała odwagę być kobietą niezależną.
W czasach, kiedy walka była sprawą mężczyzn, walczyła jak mężczyzna. Przemycała broń, szyfrowała wiadomości, brała udział w zamachach. Zapamiętano ją jednak przede wszystkim jako żonę marszałka Piłsudskiego, a odzyskanie wolności kraju jako sukces mężczyzn. Czas nanieść korektę na to przekonanie, bo polskie kobiety miały wielki wkład w dzieło niepodległości. Książkę poświęcam Aleksandrze Piłsudskiej i Polkom walczącym 100 lat temu o nasze dzisiaj z podziękowaniem za to, że mogę napisać ją po polsku. Tak rzeczywiście czułam, składając książkę do wydawnictwa, dlatego, że przyszła do mnie Piłsudska jako temat przed rokiem 2018, nawet z półtora roku wcześniej, kiedy pracowałam jeszcze w wydawnictwie jako dziennikarz i redaktor. I wówczas sporo mediów, również moje, to było akurat wtedy Sensi Zwierciadło, zaczęły się zastanawiać nad tym, jakie podjąć tematy, co zrobić, kogo opisać w związku z nadchodzącą okrągłą rocznicą stulecia odzyskania niepodległości. Nasze magazyny jako kobiety zaczęły poszukiwać kobiet i oczywiście o Polkach walczących chociażby w czasie Legionów czy wojny, owszem, kto nie kto wiedział, ale tak naprawdę wiedza ta okazała się dość skromna. Wówczas na moim biurku redaktorskim wylądował album przysłany mi przez Muzeum z Suwałk, bo tam jest też Muzeum imienia Marii Konopnickiej, które bardzo zajmuje się swoją suwalczanką, bo najsłynniejszą, chyba najsłynniejszą lub równą Konopnickiej suwalczanką jest właśnie Aleksandra Szczerbińska. Muzeum wydało album prześliczny pod tytułem Suwalczanki, gdzie dziewczyny z przełomu wieków, z początku wieku XX, z końca wieku XIX, wszystkie fotografie, jakie można było znaleźć, pokazano tam. Można było przenieść się na chwilę w ten świat, gdzie te damy w wysokich fryzurach, z kameą przy szyi wydawały się takie surowe i poważne. Po zagłębieniu się w lekturę okazało się, że nie były ani takie surowe, ani takie poważne, a były wręcz bardzo gorącymi entuzjastkami patriotyzmu i swojej działalności. I między nimi, jak pamiętam, chyba 34 strona, zauroczyło mnie mocne spojrzenie Aleksandry Szczerbińskiej na tym zdjęciu 18-latki. Ono tutaj było w prezentacji moich poprzedniczek. Uświadomiłam sobie, że czytając notę pod tym zdjęciem, że o dokonaniach tej kobiety naprawdę, mimo że jestem wykształcona humanistycznie, bardzo mało wiem. Zapytałam swoje dorosłe już córki. Nie słyszały tego nazwiska. Zapytałam koleżanki w redakcji. Nie słyszały nazwiska Szczerbińska, no może ktoś tam, a Piłsudska. Piłsudska to tak, no żona, druga żona, pamiętaj, bo on miał pierwszą, druga żona Piłsudskiego, no to tyle. I wydało mi się, że tym, co trzeba zrobić na pewno, to na tą rocznicę stuletnią pokazać tę kobietę, pokazać jej życiorys, to czego dokonała, miejsca, w których była. Wśród miejsc jej życia niewątpliwie Suwałki, Kamienny Dwór na Podlasiu, Sulejówek jako ukochany dom, no i Warszawa to miejsce najważniejsze. Podążyłam jej tropem, w Suwałkach akurat była ekspozycja, która pokazywała wnętrze mieszkań tamtych czasów. W Londynie widziałam dom, w którym zamieszkała na emigracji, ten pierwszy na Albert Bridge, bardzo skromny, gdzie zajmowała się ona, pierwsza dama, gospodyni Belwederu, zajmowała się również szyciem i sama prowadziła gospodarstwo i odrzuciła, co jest też cenną informacją, odrzuciła proponowaną jej taką pensję, rentę przez Ośrodek Polski. Była do końca po prostu taką polską patriotką, uosobieniem kobiet, dla których tak szalenie ważne był patriotyzm i odzyskanie niepodległości. Jakkolwiek brzmi to patetycznie, czasami w naszych czasach niemodnie, to kiedy śledzi się życie tych kobiet, ich decyzje, ich czyny, okazuje się, że rzeczywiście tak było. Chciałabym zacząć też od takiego
Może małego hołdu złożonego kobietom pokolenie starszym. Dlatego, że tu pani Alina wspominała o tym takim naszym micie matki Polki i rzeczywiście ja pracując nad biografią Szczerbińskiej młodej Oli, trafiłam na taką konkretną kobietę, matkę Polkę, która jest dla mnie z kolei symbolem starszego pokolenia i potwierdzeniem, dowodem tej tezy, że tę wolność, którą odzyskiwaliśmy poprzez czyn zbrojny, poprzez konspirację, utrzymaliśmy ją jeszcze w jeden szalenie istotny sposób. Mianowicie dzięki temu, że kobiety starszego pokolenia przez całe zabory wychowywały synów, wychowywały swoje dzieci w duchu patriotyzmu, pamiętały o tej tradycji i przekazywały ją z pokolenia na pokolenie. Taką kobietą w życiu Aleksandry Szczerbińskiej była jej babka Karolina Zachorska. Ona ją właściwie wychowała, dlatego że Aleksandra została sierotą, kiedy miała 10 lat, zmarli jej rodzice, wychowała ją babka i wychowywała ją siostra matki Maria. Zupełnie dwie różne osobowości, potwierdzające zresztą też to, że zmieniają się czasy, zmieniają się stroje, zmieniają się obyczaje, ale tak naprawdę nie zmieniają się natury ludzkie i osobowości właśnie. I Karolina Zachorska była kobietą, która za młodu brała udział w powstaniu styczniowym o tyle, że wspierała partyzantów, że w jej dworku nieopodal Suwałk wówczas odbywały się spotkania, że kiedy już trwało powstanie, ona wsiadała na koń albo też brała powóz i dowoziła partyzantom na przykład żywność, broń, furkotały koronki od jej czepca, kiedy potrafiła jeździć i zresztą również wykonywała pewne prace społeczne wobec ludzi, którzy mieszkali na jej folwarku, leczyła, uczyła dzieci, dbała o ich rozwój moralny. Zastanowił mnie ten profil takiej bohaterki, bo my często nie dostrzegamy naszych rodzimych osobowości, które właśnie były tego typu bohaterkami. Przypuszczam, że jak wszystkie panie tutaj siedzą, bo panowie to nie wiem, ale przypuszczam, że wszystkie czytałyście Przeminęło z wiatrem. Tam jest pokazana ta postać Ellen Robillard, która na plantacji bawełny opiekuje się podwładnymi murzynami, służbą. Taka była, a może jeszcze bardziej walcząca, bo cały czas z tym wątkiem społecznym i patriotycznym Karolina Zachorska, która tak zaangażowała się w powstanie. Ja zastanawiam się, czy w powstaniu nie było tam jakiegoś wątka prywatnego i na przykład nie zginął jej ukochany, ona była wtedy już wdową. Ale tak zaangażowała się w powstanie, że kiedy powstanie zakończyło się klęską, stwierdziła, że nigdy nie zdejmie żałoby, że jest to największy cios w jej życiu i że żałoby po powstaniu nie zdejmie do końca życia. Dotrzymała słowa. Całe życie ubierała się w czarną suknię z białymi, bielutkimi kołnierzykami i mankietami. Kiedy mała Ola kręciła się przy niej i bardzo zaciekawiona była pierścieniem, ponieważ babka jej nosiła pierścień żałobny, na którym na czarnym tle były wyrzeźbione perłami, był wyrzeźbiony krzyż powstańczy, chciała go nałożyć, babcia jej odmówiła. Powiedziała, że ten pierścień może nosić tylko prawdziwa patriotka. I zapytała Olę, czy będziesz, Olu, taką patriotką. Ola wtedy, może kilkunastoletnia, może dwunastoletnia, z zapałem stwierdziła, że tak, babciu, będę patriotką, będę walczyć całe życie o ojczyznę, o Polskę. Proszę popatrzeć, jaki to jest przekaz, może barwna anegdota, ale o ile taki przekaz, taki obraz, ile mówi o tym pokoleniu kobiet, które właściwie spowodowały, że ta polskość, ta narodowość w dzieciach cały czas kwitła i że każde następne pokolenie chciało na tę niepodległość się wydobyć. Drugą taką kobietą, którą wspomina Aleksandra w swoich wspomnieniach, ale też dotarłam do niej przez inne źródła, była matka Piłsudskiego. Maria Piłsudska była dokładnie podobnym typem, tak jak Karolina Zachorska ugruntowywała, wychowując swoje dzieci ciągle
tę pamięć ojczyźnie, o wolności, która została nam odebrana i o którą trzeba walczyć. I kiedy synowie jej mówili, że no jakie te czasy nie wskazują zupełnie na to, żeby mogło tak być, to mówiła, zwłaszcza właśnie do Józefa, którego nazywała Ziukiem, mówiła: Ziuk, zobaczysz, przyjdzie taki moment, że będziecie walczyć o ojczyznę i że ją wywalczycie. No, być może gdyby wiedziała, że jej syn będzie uosobieniem tej walki, symbolem, potem naczelnikiem, byłoby przeszczęśliwa. Ale nie umiemy zajrzeć w przyszłość historii. Natomiast kiedy Ola wychowywała się, Ola Szczerbińska, zresztą muszę Państwu powiedzieć, że kiedyś zapytano mnie, czemu mówię o niej tak Ola poufale, a ja pracując z półtora roku nad jej biografią, oczywiście jakoś zbliżyłam się do tej postaci, a nieraz miałam nawet poczucie, że wspiera mnie lub czuwa i chce, żeby powstała ta książka, dlatego że bywały chwile kryzysu, kiedy nie można było się już dotrzeć do jakichś materiałów albo do szczegółów bardzo potrzebnych w budowaniu takiej biografii, to zwykle wtedy jakiś sygnał typu właśnie telefon z muzeum albo list od rodziny, która przysłała mi jakieś zdjęcia, powodował, że czułam, że trzeba tę kobietę jako symbol tych kobiet tamtych czasów opisać. I Ola, a jeszcze dodam to, że kiedy była już w czasach konspiracji w PPS-ie, miała pseudonim Ola, więc nie jest to takie całkiem nieuprawnione, możemy mówić Ola, a sądzę, że była kobietą tego ducha, że z całą pewnością by się za to nie obraziła. Natomiast kiedy była taką naprawdę wychowanką swojej babki, patriotki Karoliny i bardzo chciała na ten pierścień zasłużyć, pierwszym jej takim aktem niesubordynacji, buntu, warto go przypomnieć, była dziewczynką w gimnazjum i to była pierwsza, tak jak w tym wieku ludzie mają chęć, ludzie nastoletni, okazać swój bunt. Pierwszy akt tego typu, jakiego dokonała, to było to, że poszła do szkoły nieprzepisowo uczesana. Dla nas to jest oczywiście w tej chwili niezrozumiałe, natomiast chodziło o to, że dziewczęta w rosyjskim gimnazjum, innego nie było w Suwałkach, ona na młodszych etapach edukacji uczyła się w polskich szkołach tajnych, ale jeśli chodzi o gimnazjum, zdecydowano, że pójdzie do rosyjskiego, bo innego nie ma. I tam był taki nakaz, że wszystkie panienki musiały czesać się jak szlachcianki jak rosyjskie, czyli mieć włosy, warkocz spięty, skręcony duży warkocz kok nad szyją, tak, z tyłu. A polska fryzura była zupełnie inna, więc Ola pewnego dnia postanowiła, że ona pójdzie uczesana do szkoły jako polska szlachcianka, a nie Rosjanka i poszła w tak zwanej koronie. To wszystkie panie wiedzą, co ja mam na myśli, tą polską koronę taką z warkocza, a włosy miała piękne. No i oczywiście została reprymendę, została w kozie, były z tego kłopoty, na szczęście niewielkiej skali. Po tym, jak pisała w swoich wspomnieniach, była z siebie dumna, ale wolała tego aktu już nie powtarzać, przynajmniej na poziomie gimnazjum i nie zostawać w kozie. Ale widać, że od początku była ta potrzeba takiego i ta odwaga, która naprawdę w jej życiorysie często wybija się na plan pierwszy. Drugi dowód na to jest następujący. Kiedy już dorosła, ukończyła gimnazjum, oświadczyła swojej rodzinie, że chce studiować w Warszawie. O zgrozo, studiować po to, żeby zostać kobietą samodzielną i sama się utrzymywać. Nie będzie studiować nawet, bo tam przez chwilę miała pomysł na medycynę, ale wystraszyła się ekshumacji i postanowiła studiować handel w wspomnianej tu szkole siemirackiej, więc sprawy handlowe, języki obce i była to wiadomość dla jej ciotki Marii, która ją wychowywała, szokująca. Otóż Maria omal nie zemdlała. Dlaczego? Dlatego, że wówczas myślały o pracy kobiety, które nie miały innego wyjścia i mogła być to praca co najwyżej guwernantki, ewentualnie odziedziczonej w Suwałkach po mężu zmarłym apteka, prowadzenie, ale w życiu żaden handel albo języki obce. Powiedziała jej wtedy: Ola, czyż ty jesteś aż tak szpetna, żeby nikt się z tobą nie ożenił?
Przecież po prostu kobieta naszych czasów powinna zakręcić się koło męża i niech ją utrzymuje do końca życia. Otóż Ola była na tyle nowoczesna, że uważała, że nie, wyprzedziła swoją epokę, była kobietą, można powiedzieć, mentalności naszych czasów. Stwierdziła, że owszem, że ona chce być jednak samodzielna i nie uważa, że jej to uwłacza godności czy też zaprzecza urodzie. Ale było to ogromnie nowatorskie i odważne w pokoleniu jej kobiet. Tak się po prostu nie zdarzało. Suwalczanki nie wyjeżdżały wtedy na studia do Warszawy, tylko właśnie wychodziły za mąż. No, akurat ciekawą bardzo kwestią jest to, że poparła ją babka. Babka powiedziała do swojej córki młodszej: Mario, nie opowiadaj głupstw. Ola pojedzie do Warszawy, będzie studiować i w dodatku jeszcze nakazała całej rodzinie nigdy nie protestować, nie przeciwstawiać się temu, co zdecyduje o swoim życiu jej ukochana wnuczka Aleksandra. Była więc więź między tymi kobietami. Jak to mówię, pisaliśmy kiedyś w jednym z raportów w twoim stylu bodajże, że piorun strzela co drugie pokolenie. Czyli bardzo często te wnuczki podobne są do babci i babcia Karolina no nie doczekała niestety już pełnej działalności Aleksandry w Warszawie, ale dała jej swoje błogosławieństwo i często wyobrażam sobie tą Olę wyjeżdżającą na dworcu w Suwałkach z sakwojarzem, w którym jeszcze nie było broni, ale już za chwilę. Natomiast były porady i ciasta, i pierogi od Anusi, bo miał taką też służącą. I wyjeżdżała mając dwa postanowienia. Powiedziała, obiecała to babce, obiecała to sobie, że miała dwa postanowienia. Mianowicie pierwsze jej postanowienie to, że będzie kobietą samodzielną i drugie jej postanowienie to, że będzie walczyć, życie swoje poświęci temu, żeby walczyć o wolność ojczyzny. W kontekście tego, o czym powiedziałam Państwu przed chwilą, to być może to postanowienie o samodzielności było trudniejsze niż walka w konspiracji, dlatego że swoje miejsce w konspiracji znalazła dość szybko. Spodobała jej się partia PPS, rozglądała się, chciała bardzo działać. Wiedziała, że w Warszawie wrze, że młodzież tutaj już się spotyka, że spotykają się w salonach, że zakładają konspiracyjne komórki. To, że wybrała akurat PPS, to tutaj muszę, aczkolwiek mamy po to nasze spotkanie i działanie, żeby pokazać, że kobiety były pomijane, ale aczkolwiek do pewnego stopnia słuszne jest powiedzenie, że za każdym sukcesem mężczyzny stoi kobieta i Aleksandra za częścią sukcesów Piłsudskiego na pewno stała. Nie generalizujmy, tu przyznam, że akurat myśli jej w stronę filozofii, w stronę ideologii PPS-owskiej popchnął jej stryj, stryjeczny dziadek właściwie, bo brat babki Karoliny, Sybirak, który powrócił z Syberii, z zesłania i on edukował dzieci w Szczerbińskich i zawsze mówił jej, że trzeba odbudować Polskę taką, w której szczęśliwi będą wszyscy, bez względu na pochodzenie, bez względu na urodzenie, bez względu na to, jakie sprawują stanowisko. To było w tamtych czasach rewolucyjne. To dla nas nie jest dziwne, ale w tamtych czasach było to rewolucyjne. I Ola wyjeżdżała do Warszawy z taką myślą, żeby walczyć o Polskę, w której wszyscy będą szczęśliwi. No ten mit szklanych domów trochę tu się pojawia, pewnie zbyt idealistyczny, bo rzeczywistość i historia potem pokazują, że to nie jest takie proste, ale przynajmniej takie miała intencje i inspiracje. Bardzo szybko włączyła się w konspirację PPS-owską i dużo by o tym mówić, jak to rozwijało się, postępowało o jej takim chrzcie bojowym. To jest też cały rozdział, kiedy musiała stanąć wobec schowania broni w kościele i schowała ją w konfesjonale. To było podczas demonstracji na Placu Grzybowskim, dość słynnej, ale naprawdę takich epizodów jest mnóstwo. Natomiast ciekawe jest to, że ona bardzo szybko stała się dziś powiedzielibyśmy liderką, szefową całej siatki logistyki
pobierania, przygotowywania, pozyskiwania i magazynowania składów broni. Dlaczego? No, mamy lata, pierwszą dziesiątkę lat XX wieku, tak? Tysiąc, powiedzmy sobie, piąty, szósty, siódmy. Wtedy już rzeczywiście takim, można powiedzieć, jednym z najbardziej znanych wodzów PPS-u jest Piłsudski. Już o nim słychać, Ola też o nim słyszała i o jego koncepcji, że musimy się przygotować na konflikt zbrojny, że konflikt zbrojny pomiędzy zaborcami da tę nadzieję Polakom, żeby mogli własne wojsko przygotować. No i do tego potrzeba i szkolenia wojskowego, i przygotowania młodzieży, i przygotowania składów broni. Różnie tę broń pozyskiwano. To jest następny epizod arcy ciekawy, bo obfitujący w sceny wybuchowe, dlatego że próbowano również tę broń produkować własnym sumptem i właściwie można powiedzieć, że młodzi polscy patrioci wręcz uczyli się pirotechniki wtedy. Bywało, że trzasnęło. Takie są ofiary nauki, ale też sprowadzano z zagranicy, kupowano, pozyskiwano pieniądze, więc kupowano z zagranicy, z Belgii przychodziły i te transporty, to wszystko było owiane ogromną tajemnicą. Ten taki łańcuchowy model konspiracji, który znamy najczęściej z czasów okupacji niemieckiej z lat 40., tak naprawdę narodził się wtedy i tak naprawdę do ludzi opracowujących tę konspirację polską słynną należała Szczerbińska i jej koleżanki. To one potrafiły tak to rozplanować i miejsca w magazynach w Warszawie i swoją wiedzę, także jedna osoba znała tylko tę, która jej podawała informacje. I w pewnym momencie było tak, że było już sporo składów broni w Warszawie i tylko jedna Ola wiedziała, gdzie, co, kto jest. A był moment, kiedy było dużo aresztowanych działaczy i ona wtedy pozyskiwała nową siatkę i wszystkim tym zarządzała, zawiadywała. Wiązało się to z podróżami, z tym, że jak w filmie szpiegowskim rzeczywiście musiała na przykład przemalować włosy na jasny blond. To jest z kolei historia kosmetologii, bo sposoby, jakimi to czyniono wtedy, zdziwiłyby niejedną z pań dzisiaj. Natomiast przebierała się na przykład za handlarkę wędlin i wiozła wędliny w swoich sakwojarzach, a w gorsetach, tak jak tutaj właśnie wspomniała moja poprzedniczka, woziła Ola, ale nie tylko ona, jej koleżanki też, dynamit. Nie tylko, zresztą ta konfekcja damska ogromnie się przydała kobietom w tych czasach i to one były lepsze, można powiedzieć, od mężczyzn, dlatego że dysponowały tymi płaszczami szerokimi, tymi spódnicami i na przykład bardzo często wiązały sobie, przywiązywały karabiny do nóg. Musiały dość koślawo chodzić, jak o tym myślę wtedy, ale przywiązywały sobie karabiny do nóg, dynamit platały w gorset, pas w pas naboje i tym samym ich postacie i sylwetki z lekkich dziewcząt zamieniały się w dość korpulentne i ciężkie osoby, kiedy przenosiły te choćby po Warszawie, a czasami dalej broń do magazynów. I z tym wiąże się sporo anegdot, a ja z kolei z szacunkiem pomyślałam o Aleksandrze, kiedy czytałam jej wspomnienia, ponieważ akurat o tym epizodzie zarządzania bronią i przenoszenia broni z koleżankami potrafiła, mimo że to sprawa bardzo poważna i ważna, pisać w sposób lekki i świadczący o tym, że miała też bardzo dużo poczucia humoru. Opisuje na przykład, kiedy z jedną z swoich towarzyszek broni, Rodziewiczówną, szły obładowane całkowicie tymi nabojami i karabinami, a Rodziewiczówna sama w sobie, to nie ta pisarka, bo to była zupełnie inna osoba, była osobą korpulentną, bo ważyła 100 kilo bez nabojów, natomiast kiedy została ubrana jeszcze w te naboje tu i tam, w tym była po prostu, ledwie się posuwały po tej Warszawie, gdzieś w centrum, może koło Parku Saskiego i w pewnym momencie nieszczęsna Rodziewiczówna upadła. Przewróciła się i Ola absolutnie nie mogła jej podnieść, nie była w stanie, była to zbyt ciężka, zbyt wielki ciężar sumaryczny, że tak powiem. I na szczęście lub nie, znalazł się dżentelmen, rosyjski oficer.
który postanowił podejść i damie pomóc podnieść. Podał jej dłoń, ale nie dał rady jej podnieść. Myślę, że wyobraził sobie wtedy, że polskie kobiety chyba potrafią ważyć. Na szczęście Ola jakoś się zorientowała w tym wszystkim, ogarnęła i poprosiła go jeszcze raz o pomoc, a sama pchała mocno koleżankę i jakoś stanęły na nogi i umknęły. Więc to są też takie historie, takie oblicze również naszych, ja tu sprawdzam też czas, bo bardzo skłonna jestem do tego, żeby się rozgadać o tym, ale chyba na jeszcze jedną anegdotę mamy czas, mianowicie z inną swoją Hanką, Janką Paschalską, przyjaciółką, z którą mieszkała, wybrały się pewnego razu z przeniesieniem naboi z jednego magazynu do drugiego i od dawna wiedziały, że doskonałym elementem bielizny na to, żeby przenosić takie rzeczy jak duża ilość małych naboi, mogą być damskie pantalony. Tym, którzy nie wiedzą, powiem, że jesteśmy na początku wieku XX i kobiety noszą wtedy takie duże majtki z gumkami. One były tu na rysunku, tym komiksowym, z nad kolanami i jej przyjaciółka Janka Paschalska powiedziała, że ona sobie naładuje w te pantalony, ile wlezie na bok. Więc Ola była nieco sceptyczna. Wówczas raczej chyba niosła pudło z kapeluszami, ponieważ kapelusze, przenoszenie bielizny, to wszystko się im przydawało do przenoszenia tej broni. I tak się stało, że też w centrum na ulicy nagle Janka złapała ją za rękę i mówi: Ola, pękła mi gumka od majtek. Niestety to było bardzo dramatyczne wydarzenie, ponieważ od tych majtek posypały się prosto pod nogi nadchodzącego żandarma naboje. Na szczęście dziewczynom udało się uciec. Jedna odwróciła uwagę, uciekły gdzieś do sklepów obok. Warszawiacy pomogli zrobić tłum, ponieważ warszawiacy wspierali bardzo oczywiście te działania konspiracyjne. I pomogli zrobić tłum, one się obie uratowały. Ale takich aktów i takich opowieści naprawdę i w samym wspomnieniach Szczerbińskiej, Piłsudskiej jest sporo. Naprawdę aktów takich, że budzą szacunek, że te kobiety poświęcały swój czas i swoje, bo za takie rzeczy można było znaleźć się w więzieniu, na zsyłce, na Syberii. Zresztą takie warszawianki, które im pomagały, trafiały pod sąd i na zsyłkę. Takich opowieści też sporo jest w wspomnieniach Aleksandry Szczerbińskiej. Jest też... Ona sama, to za chwilę powiem o tym, że ona sama zaznała więzienia i potrafiła w nim też pewną godność jakąś zachować. Natomiast w międzyczasie jeszcze były też akty, można powiedzieć, no... Niektórzy dzisiaj powiedzieliby może takiego sprawiedliwego terroryzmu. Do nich należy właśnie napad na pociąg w Bezdanach, bo polscy konspiratorzy, budując tę siatkę, musieli pozyskiwać również skądś pieniądze, tak? Więc chociażby na zakup broni, chociażby na to, żeby wykupywać załapówki u carskich urzędników, Polaków zesłanych na Sybir albo z więzienia. Przecież no, brawurowa ucieczka Piłsudskiego z Syberii też nie odbyła się bez kosztów finansowych, tak? Wcześniejsza. Więc między innymi chciano pozyskać w ten sposób, że zorganizowano, a była próba podkopu pod bank, w którym też brała udział Ola, ale w końcu banku nie udało się im obrabować. Natomiast udało się im napaść w Bezdanach na pociąg wiozący ruble carskie w srebrze i w złocie oraz ważne dokumenty militarne do Moskwy i brało w nim udział 7 mężczyzn, z których zresztą potem kilku było premierami. Nikt, i to jest bardzo słynny epizod, powtarzany, opowiadany, zresztą taki emocjonujący, że mógłby być świetną sceną w serialu, w filmie sensacyjnym. Natomiast nikt nie wspomina nigdy, że plan tego terenu, wyznaczenie, gdzie będą schowane łupy, całą organizację, oczekiwanie na napaściców, kiedy oni już wezmą ten łup z pociągu i uciekną, przygotowywały kobiety, a najbardziej Aleksandra Szczerbińska wówczas. I to ona
czekała w Jedlince niedaleko Wilna na Piłsudskiego, jego towarzyszy, w drugim domu Prystorowa, druga kobieta, i właściwie przejęły ciąg dalszy, bo potem odkopać, we wrześniu był napad ten bezdański, natomiast w listopadzie ona udała się, żeby te srebro odkopać, i to też był wysiłek ogromny, tam pomagał im kierowca, ale była tak zmęczona po wykopywaniu tego łupu z ziemi, że wracając, pomagała jej zresztą inna kobieta, z którą niegdyś Piłsudski romansował, ale potrafiła nie zwracać na to uwagi, skoro połączyło ich dzieło, te dwie panie, Aniuta Mielnikowa, i potrafiły to znowu wyjąć, rozprowadzić, porozwozić po miastach, spotkać się z odpowiednimi członkami konspiracji, którzy odbierali od nich te łupy. Była tak zmęczona, kiedy wywozili ten łup, że miała majaki po drodze. Tak opisuje to w swoich wspomnieniach, więc to jest taki też dowód na to, jak bardzo całe swoje życie, w sumie prywatne również, te kobiety poświęcały na to, żeby siatkę konspiracyjną budować. Potem ogromnie chciały brać udział w walce bezpośredniej, w tym, żeby być w mundurze i walczyć. Tu już sporo na ten temat zostało powiedziane, na szczęście, bo ja i czasem też bym pewnie nie zdążyła. Natomiast fajne i ciekawe było to, że Piłsudski tak naprawdę jawnie mówił, że nie chce puścić kobiet do walki z bronią, do walki na polu. On mówił, że ja bab na wojnę nie puszczę. Natomiast później, kiedy go przekonały kobiety, i tutaj była ogromna rola również Piłsudskiej w tym, żeby stworzyć oddział kobiecy, ona była komendantką tego obozu kobiecego, że kiedy brały już udział w tych walkach, rzeczywiście dawano im raczej zadania wywiadowcze. Bardziej niż tej walki wręcz, tak, czy walki z bronią w ręku, to później powiedział im, są wywiady, które to potwierdzają, że kobiety odegrały w czasie walk legionowych ogromną rolę, że kiedy oni decydowali, kiedy z tych Kielc na przykład, czy gdzieś idą, w jaką stronę, to wcześniej kobiece oddziały robiły penetrację i po prostu wiedzieli, co się tam dzieje. No wtedy nie było zdjęć satelitarnych, nie było komórek, nie było żadnych takich udogodnień, tym wszystkim. I w jednym z wywiadów zresztą mówi wręcz, że kobiety były tymi, które właściwie te wojny nawet wygrały, przez to wygrały, no pomagały im w kolejnych etapach. Natomiast miałam tu nawet przygotowaną jego wypowiedź. Piłsudski podkreślał nieraz, pisała o nim już jako jego żona, że nadał kobietom prawa polityczne, to jeszcze za chwilę jedno zdanie komentarza, nie dlatego, że się o nie dopominały, lecz dlatego, że je sobie wywalczyły, że zdobyły sobie te prawa przez czynny udział w walce o niepodległość. I mówił także, że to kobiety pierwsze poczuły że kobiety pierwsze poczuły ten zew i tę możliwość, że ta droga walki poprowadzi ich do odzyskania Polski. Nie zmienia to faktu, że wcale nie śpieszył się do tego, żeby ten oddział kobiecy, żeby się na niego zgodzić, żeby zgodzić się. Potem, kiedy już uzyskał zgodę, to też spowodował, że kobiety musiały przejść takie przygotowanie i taką musztrę jak mężczyźni. Miały te same ćwiczenia fizyczne, musiały opanować strategię rosyjską, uczyć się o armii rosyjskiej i były naprawdę przygotowane również do walki, takiej walki z bronią w ręku wręcz. Czy były? Nie wiem na ile, bo tutaj jest oczywiście taka pomnikowa wręcz postać pani Wandy Gertz, która walczyła w mundurze, ale takich dziewczyn było więcej.
I kiedy byłam, zbierałam materiały właśnie w Londynie, w Instytucie Piłsudskiego, trafiłam na pamiętniki niejakiej Ludmiły Modzelewskiej. Nie wiem, czy znane jest panią to nazwisko, przypuszczam, że nie, a szkoda, bo to była dziewczyna, która z kolei jest jakby symbolem tego, że takich dziewcząt, których było niemało, które przebierały się w mundury za zgodą rodziców lub nie, próbowały przejść przez komisję, czasem się to udawało, czasem nie, i walczyły po prostu jako mężczyźni. Ludmiła Modzelewska była jedną z nich, poszła do walki, do Legionów za swoim ukochanym, nie chciała się z nim rozstawać. I spisała pamiętniki, które czytałam, a w tych pamiętnikach niezwykle wzruszająca była scena, kiedy żegnała się z matką i mówiła, że jedyne, czego jej żal, to obciąć do skóry przepiękne warkocze, które miała aż do kolan. Więc to są też takie właśnie te, można powiedzieć, kobiece epizody w całym poświęceniu się walce. Zresztą potem w pamiętnikach wspominała też o tym, że brała udział w czasie walki, że bomby waliły, że domy się zapadały, że jej pies wierny, który poszedł za nimi też do tej walki, wynalazł ją i wyciągał z gruzów. Niesamowite przeżycia. Niestety akurat wspomnienia Ludki Modzelewskiej nie są wydane, nigdy nie zostały wydane, a uważam, że wielka szkoda, bo to następna taka kobieta, która pokazała, która jest symbolem tej kobiecej walki i o tym, że kobietom zależało i że od tego, że im zależało i że robiły co mogły, też jest wkład ogromny w to, że ta Polska niepodległość odzyskała. No a kiedy odzyskała, no to powstał właśnie ten cytowany tu przeze mnie dylemat, ponieważ no, bardzo wiele rzeczy trzeba było organizować i o tym, żeby kobiety uzyskały równouprawnienie, wcale panowie, którzy tworzyli ten skład gabinetu, tak bardzo nie pamiętali. Polskie działaczki społeczne, Budzeńska-Tylicka, między innymi właśnie Piłsudska, musiały przypominać o tym naczelnikowi, stukając parasolkami w okno jego gabinetu w Belwederze. Taka jest przynajmniej anegdota. Natomiast sama Piłsudska pisała, wtedy jeszcze nadal ciągle Szczerbińska, ale to już wyjaśniła moja poprzedniczka, że przypominała Piłsudskiemu o tym. I potem, kiedy no, w 1918 roku kobiety uzyskały równe prawa głosu, to już też było przecież stulecie również tego, to samo to sformułowanie, kiedy wydaje mi się, że Piłsudski podkreślał, że nadał kobietom prawa polityczne, on nadał, a jednak przecież kobiety sobie to same wywalczyły. Aleksandra, już Piłsudska, bo ślub odbył się też 100 lat temu równo, bo w 21 również wydaje mi się, że we wrześniu. W październiku, 25 października, a nie września, ale to już obok, można powiedzieć, że jesteśmy obok tego stulecia, kiedy została już taką oficjalną pierwszą damą, ona nie ustała w działaniach. I tutaj też już słyszeliście Państwo o jej działalności społecznej, więc nie będę tego powtarzać. Powiem tylko, że ważne jest to, że umiała skupić wokół siebie kobiety właśnie, że umiała stworzyć takie stowarzyszenia i fundacje, które dawały ludziom, opiekowały się na przykład dziewczętami z biedoty warszawskiej, dawały im wędkę, a nie rybę, bo stwarzała możliwości pracy, bo stwarzała te ogrody, które bezdomni sobie uprawiali i potem też jest taka scena, którą opisuję ze wzruszeniem, że jeden z takich bezdomnych ludzi, który dostał tam działkę, wybudował sobie domek, zrobił ogród, przywiózł do Warszawy całą furę warzyw i owoców, żeby podzielić się z innymi, żeby innych zachęcić też do takiej działalności. Ona potrafiła zdobywać fundusze, mówiąc, proszę bardzo, róbmy składki członkowskie, skoro nam się dobrze powodzi, po to, żeby budować fundację Nasz Dom czy sanatorium dla dzieci w Otwocku Olin. Stąd zresztą nazwa od jej imienia. Więc naprawdę nie ustała w działaniach,
w tym cudownym epizodzie w Sulejówku, który wspomina, najlepiej nosiła broń w fartuchu, bo bali się zamachów po prostu na Piłsudskiego. A kiedy nastąpił rok 39, to też zachowała się jak kobieta oficer. Przecież była odznaczona krzyżem Virtuti Militari, innymi medalami, jak to już Państwo wiecie. Kiedy przede wszystkim brała udział w kopaniu rowów obronnych Warszawy, a potem kiedy przyszło uciekać i kiedy wyjechała do Wilna, początkowo chciała na Podlasie do swojego kamiennego dworu tam wrócić, ale nie udało się to. Kiedy u kuzynki na Litwie jakiś czas spędzały pod Wilnem, to ona stała się szefową wszystkich tam zgromadzonych, bo były również żony oficerów, byli również mężczyźni. Ona zarządzała, jak mają wyglądać straże, jak się postępować z rannymi, ponieważ no, bombardowania się zbliżały. Niestety nie mogła zostać. I kiedy znalazła się w Anglii poprzez Szwecję, zresztą kiedy w Szwecji udzielała wywiadu tamtejszej gazecie, to po prostu dziennikarze nie mogli uwierzyć, że w Polsce od 1918 roku kobiety mają równe prawa. Tego jeszcze ani w Szwecji, a we Francji później też tego w Europie rzadko się zdarzało, żeby było to tak wcześnie. Kiedy znalazła się w Londynie, to od tego zaczęłam, więc klamrowo tak tę swoją opowieść kończę. Myślę, że ogromnie musiała tęsknić za krajem. Tam cały czas działała nadal społecznie, nie chciała pieniędzy, organizowała wokół siebie panie, pomagała polskim emigrantom, wychowała córki, które jedna była pilotem, przecież Jadwiga w czasie, jeszcze przed wojną latała, miała pasję, żeby zostać pilotem. Natomiast Wanda, która marzyła o tym, żeby kupić takie agroturystyczne gospodarstwo na Podlasiu właśnie i tam hodować innowacyjne rośliny. Wojna zmieniła te jej plany, została lekarzem, psychiatrą i zajmowała się głównie żołnierzami cierpiącymi na urazy powojenne. Tak więc w ten sposób się potoczyły już zagraniczne losy córek Piłsudskich. Aleksandra żyła już tam potem, jakby kultywując głównie, zresztą od śmierci Piłsudskiego, również jeszcze w końcu lat 30. W Kamiennym Dworze kultywowała głównie jego pamięć, zajmowała się pamiątkami po mężu i ona sama tutaj tak zawsze myślę, że taka bojowa i taka odważna kobieta za młodu w końcówce swojego życia mało siebie eksponowała. Mało, owszem, walczyła o to, żeby nie przepadła pamięć o jej koleżankach walczących. Natomiast sama siebie, no była kobietą skromną, tak była wychowana i nie eksponowała swojej osoby. Natomiast była na pewno, i to musiała być też cecha wszystkich jej koleżanek walczących, bohaterek, była bardzo odważna. O, i tu przypomni mi się ten epizod jeszcze więzienny, o którym chciałam wspomnieć, bo Aleksandra Szczerbińska jeszcze była aresztowana. Najpierw osadzona na Daniłowiczowskiej w Pawiaku w Warszawie. Tu zresztą przeżyła ogromnie przykry incydent, bo omal nie została zgwałcona przez pruskiego wtedy żołdaka takiego pilnującego celi, ale uratowało ją wykształcenie, uratowało ją to, że tak znakomicie znała język niemiecki, zaczęła do niego mówić mową Goethego i takimi słowami, że nie, czy sama nie umiała tego wyjaśnić, czy po prostu zdezorientowany, nie bardzo pewny, z kim ma do czynienia, uciekł. A w drugim, w Szczypiornie, kiedy była, walczyła znów o swoje koleżanki, trudno, współtowarzyszki można powiedzieć, bo w Szczypiornie były kobiety więźniarki i polityczne, i niepolityczne, czyli oskarżone o nierząd. Te oskarżone o nierząd były traktowane niezwykle podle, do tego stopnia, że próbowały popełnić zbiorowe samobójstwo. Po prostu nałykały się igieł. I pierwsza rzecz to z Konstancją, swoją przyjaciółką, Konstancją Krępińską, następną kobietą bohaterką wartą wspomnienia, one tam były w więzieniu obie,
próbowały te koleżanki prostytutki leczyć najpierw gotowaną kaszą i mąką i zresztą udało się mu ratować życie, a potem Ola, mimo że była więźniarką, to wzięła się za pas, że tak powiem, i poszła do dowódcy jednego, drugiego, trzeciego, zaczęła monitować, pisać petycje o poprawę losu więźniarek obyczajowych, dlatego że niemożliwe było dla niej w jej głowie, że można je traktować gorzej, że mogą być głodzone, bite i gwałcone. I wywalczyła to. Byt tych więźniarek obyczajowych, jak to mówiono, też się poprawił. Wszystko to są dla mnie dowody na to, jak bardzo była kobietą na swoje czasy w ogóle niezwykłą i odważną. Zresztą jej prywatne życie, to już wspomniane tutaj, to, że była przez długie lata właściwie konkubiną, taką jakby cała Polska o tym wiedziała, że ona mieszka i żyje z pierwszym człowiekiem w państwie, z naczelnikiem i decydowała się na to przy wychowaniu, jakie wyniosła z domu, to był naprawdę także akt odwagi. Prawdopodobnie w tym przyświecała jej myśl i nauka, którą dała jej babka Karolina. Mianowicie ta, że myśl tak i rób tak, jak każe ci serce. Jeśli nie krzywdzisz innych, to idź za głosem swojego serca i wtedy wszystko będzie dobrze i wszystko osiągniesz. No i bardzo wiele osiągnęła. I natomiast jej to, jak potrafiła się zachować, jaką walkę, jaką odwagą musiała się wykazać i walką w sprawie, w historii swojej miłości, no to jest jeszcze cała, mogłaby powstać na ten temat następna książka, to jest jakby następna opowieść, inna historia. Może kiedyś przy innej okazji. Tymczasem dziękuję, bo nawet nie wiem, czy przekroczyłam czas, czy nie. Dobrze, bardzo dziękuję. Ponieważ wszystkie wystąpienia trochę się przedłużyły, to proponuję, żeby ewentualne pytania zadać już w kuluarach. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za obecność, zarówno tutaj stacjonarną, jak i zdalną. Dziękuję wszystkim dzisiejszym prelegentkom. Dziękuję też wszystkim osobom zaangażowanym w realizację seminarium po stronie obu muzeów i naszym współpracownikom zewnętrznym. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że transmisje na Facebooku będą dostępne również później, więc można do tego wrócić i do zobaczenia przy innej okazji.